Halo, halo, Zony. Halo? Zony na kanale Mokry Złe, proszę Państwa, wielkie rzeczy. Ty może po prostu będziemy szukać najlepszego alkoholu dzisiaj zamiast gadać podcastowo, co? Możemy, ja to lubię sobie przechylić. Dobra, o tym też porozmawiamy. Dzień dobry, to podcast z Zonym. Witam wszystkich z YouTube'a, witam wszystkich na Twitchu. Zony, Siema. jak cię przedstawiać? Streamer, twórca kolanami na ryj, promotor obecnie największy chyba posiadania Essy. Kiedyś wielki Fortnite'owiec, troszkę Freak Fighter po jednej walce. Co jeszcze można ci przyznawać? Kurde, no nie wiem, nie wiem. Trochę było tych rzeczy. Były pływak. No to, a jakbyś ty miał przedstawić swoje główne trzy takie karierowe rzeczy. Milioner? Nie wiem, czy milioner, ale takie trzy główne rzeczy, z którymi jesteś związany w tym momencie. Kurde, nie wiem, szczerze mówiąc. Ja teraz tak troszeczkę opadłem z sił i wszystkiego po trochu robię. No ale to na pewno z Fortnite'a kojarzony najbardziej. Ten mem z tymi kolanami na ryj, to całe życie się będzie już za mną ciągnął raczej. No i ta Essa teraz też się ciągnie, nie? Chwilę tam No, ale małolaty. Essa się skończy, to jest ten. Ale właśnie poruszyłeś to, że tak wszystkiego po trochę, no nie? I mnie to właśnie ciekawi, bo jak ja na ciebie patrzę, to ja nie wiem, co ty teraz tak właściwie chcesz robić. Jakby, jaki jest twój cel? Bo ty jednocześnie trochę streamujesz, trochę sobie próbujesz nagrywać jakieś vlogi na YouTube'a, troszkę się bawisz w krypto, NFT, troszkę mówisz, że nie wiem, o jakimś otwarciu pizzerii, miałeś tą jedną walkę w Freak Fightach i chyba chcesz dalej. Jaki ty masz w tym momencie cel w życiu? Mnie to ciekawi. Zony, jaki jest twój cel w życiu? Aktualnie nie mam jakiegoś większego celu. Byle sobie coś tam postreamować, nie? Pogadać z ludźmi na Netflixie, jakiś serialik sobie odpalić i taka wegetacja teraz, bez jakiegoś większego celu Ale aktualnie. to jest kryzys wieku średniego już? Nie wiem, no takie, no ja nie potrzebuję zbyt wielu rzeczy do życia. Takim jestem minimalistą, nie? Tu sobie zarobiłem na mieszkanie, no to gdzieś mam tą wygodę w życiu. No nie wiem, żyję sobie po prostu, nie? Ale to nie czujesz potrzeby, żeby coś robić większego? Na ten moment chyba nie czuję. I co, jesteś szczęśliwy, No nie wiem, co myślisz? mógłbym robić, nie? No tak samemu ciężko się tworzy gdzieś tam w internecie. Fajnie mieć ekipę, jak gdzieś tam kiedyś próbowałem, ale no kurewki złe dobrałem do tej ekipy. Nierobów i no tak teraz sam sobie coś tam działam, nie? Jakie kurewki, o kim mówisz, bo ja nawet akurat w tym momencie nie wiem. Taki śledziu jeden, wylewiasz, pierdolony, gościu miał potencjał, ale no woli tam na hurtowni u ciotki browary nosić, także no trudno, nie? Posypało się, ale mi się dobrze teraz żyje, nie? Mam współpracę jakieś tam te długoterminowe z kidropami i tak dalej, więc nie narzekam. Na razie sobie działam, nie? Nie mam jakiegoś takiego parcia, żeby robić coś kurwa mega ciekawego, ale niedługo też plecaczek do IRL-i przychodzi. Mamy fajnych kilka planów z ziomeczkiem tutaj z Wrocławia na IRL-e. Myślę, że coś ciekawego też na No Twitchu się właśnie to pojawi. chciałem mówić o tym, że wiesz, że mówisz, że się nie tworzy fajnie, ale ty miałeś już tam jakichś właśnie ziomeczków masz obecnych, którzy i z tobą grają w jakieś Overwatche i z tobą gadają sobie na streamkach. Też z tym jednym ziomkiem na M, którego ma Masbello chyba, tak? On ma jakąś Tak, tak? no. Widziałem, pamiętam jak się z nim tam raz najebałeś na jakimś chyba stateczku to było. No To jest właśnie takie... z Masbelem będziemy coś ciągnąć na IRL-ach i tak dalej. I no pokładam nadzieję w tym A chłopaku. jest planowane coś oprócz najeby? No tak, jest, ale no nie będę zdradzał. Nie, no wiesz co, no możesz przecież obiecać już w tym momencie projekt wielki ogłosić. Nie. Nie no, projekt wielki to nie będzie, ale jakieś ciekawe IRL-ki też planujemy. Okej, ale to jesteś szczęśliwy w tym miejscu, w którym się teraz znajdujesz, że możesz tak sobie wegetować troszeczkę i mieć wyjebane na wszystko? No kurwa, pewnie, że jestem. Jak widzę teraz na TikToku, mi się gdzieś tam wyświetlają tacy ludzie, co tam płaczą, że wiesz, mają kredyty, dwa samochody, co chwilę jakieś pożyczki i tak dalej. No to jest straszne, nie? Jakbym miał tak żyć, no to jakiegoś sznura bym chyba Castoramy se kupił. Ale teraz dobrze mi się żyje. Kiedyś jeszcze właśnie jak studiowałem, miałem tam 24 czy 25 lat i miałem taki, przed w ogóle zaczęciem streamowania, miałem taki lęk, że kurwa, co ja kiedyś będę robił, co ja kiedyś będę robił, przecież ja nic nie potrafię, nie? Już tylko czeka mnie najgorsze i taki wiesz, nie mogłem spać po nocach, kurwa, nie dawało mi to spokoju. No i teraz jak sobie tak streamuję, już w miarę się ustatkowałem na ten moment, no to dobrze się czuję, nie? Fajnie mi się żyje i nie mam naprawdę na co narzekać. Ale to co wywołało taką zmianę? Bo pamiętam, że ty właśnie kiedyś mówiłeś, że ty miałeś wręcz No problemy ze kurwa, spaniem po pieniądze, nocach. a Ale co? nie, w który moment? Jakby kupno mieszkania, czy był jakiś konkretny moment? No chyba kupno mieszkania, nie? To był taki właśnie mój cel, największy wtedy. No i to sprawiło, że tak mówię, kurde, no teraz już mam to, co chciałem mieć.
mogę sobie teraz troszeczkę wychillować, bezstresowo podchodzić do większości rzeczy. No i tak teraz żyję sobie bez jakiegoś celu właśnie większego. Dalej o tych emocjach, ty, bo jak zarzuciłem na Instastory swoje, żeby ludzie mi podsyłali pod ciebie pytania, to miałem sporo tak procentowo pytań o to, czemu jesteś taki wkurwiony na wszystko. Ludzie mi pisali takie legitnie, miałem takie dłuższe wypowiedzi, że kiedyś zarażałeś ludzi swoją pozytywnością, a teraz się wkurwiasz o byle głupotę i wydajesz się na przygnębionego i dajesz bany za nic na przykład na czacie. No kurde, no jak widzę, że ktoś, wiesz, ma 10 wiadomości na czacie i tylko wchodzi i pisze ty kurwo, no to no nie chce mi się tego czytać. Po co taki ktoś ma być na czacie? W jego miejsce przyjdzie ktoś inny. U mnie też nie ma, wiesz, takiego ruchu na czacie, że kurwa nic nie widać tych wiadomości, tylko no to się rzuca w oczy. No drażni mnie to. Ja się odpalam po to, żeby miło sobie spędzać czas na streamie i jak wchodzą takie bakterie, no to szybka eliminacja, no. Mam takich użytkowników i no naprawdę nie są nikomu potrzebni i za długo też już siedzę na tym Twitchu, nie, żeby to akceptować. No miarka się przebrała, krótka piłka i wylatujemy z kurwami tutaj szybciutko. Kiedyś akceptowałeś takie rzeczy? Bo mówisz, że przestałeś akceptować. To nie jest tak, że wiesz, że nie, normalnie można mnie obrażać i tak dalej, jak widzę, że ktoś jest, wiesz, takim częstym użytkownikiem czatu i tam coś podgryza i tak dalej, no to nie mam z tym problemu żadnego, tam się bifuję z widzami wzajemnie, ale no jak jest taki nowy ziomek, co tam kurwa, nie wiem, chce zabłysnąć, no to przykro mi bardzo. Nie, no to ja rozumiem podejście, no ja takich timeoutuję akurat, jeśli już tak się... Wracamy w dokładność. Nie, no już teraz też nie daję permów, tam ostatnio zrobiłem unban all, bardzo dużo użytkowników tam dostało unbana, no i teraz też, no takie dłuższe bany lecą, nie, na przykład 2 tygodnie i tam se gościu coś przemyśli może w międzyczasie. To mi wystarczy, ja jestem zadowolony z tej odpowiedzi, bo ja w pełni rozumiem. Wracając jeszcze do kariery, czy czujesz w ogóle, że kiedyś też zmarnowałeś jakkolwiek swój potencjał, nie robiąc właśnie tych jakichś większych projektów, nie uderzając bardziej w mainstream, bo kiedyś jakby byłeś dużo bardziej popularny, złote czasy z Fortnite'a i z Zonego ze snajperką, setki tysięcy wyświetleń na YouTubie wręcz pod takimi highlightami były. Nie czujesz, że zmarnowałeś jakkolwiek potencjał wtedy? Wiem, zawsze można, wiesz, się przyczepić do czegoś, że czegoś można robić więcej, ale... Tak, ale pytanie jest takie, czy ty czujesz, że zmarnowałeś? Kiedyś o tym myślałeś, rozpatrywałeś, jakby to było, co mogłeś zrobić, czy wykorzystać jakiś moment, jakąś okazję? Mogłem na pewno bardziej się przyłożyć do prowadzenia YouTube'a gdzieś tam w tych czasach świetności i nagrywania jakichś odcineczków z Fortnite'a, ale kurwa, no nie chciało mi się, nie? Jednak jak siedzisz te 8 godzin na streamie, bo ja kiedyś bardzo dużo siedziałem, po 200 godzin w miesiącu robiłem, no to ciężko jeszcze cokolwiek tam dodatkowo robić. Tym bardziej, że byłem już taki spasiony i ulany w tych czasach świetlności. Po prostu, kurwa, męczyło mnie to. Wstawałem o 16, czułem się zmęczony, robiłem tego streama, kładłem się i to takie, kurwa, to nie było życie, nie? Naprawdę chujowo mi się funkcjonowało i nie, nawet nie myśl, Nie dałbym rady robić czegoś więcej. No. Idea jest chyba taka, że wiesz, no jak chcesz robić coś lepszego, to musisz robić tego po prostu mniej. To tak jak MrBeast teraz, wiesz, wydaje zajebiste wszystkie odcinki, ale on rzuca odcinek raz na 3 tygodnie na przykład, no nie? I tak też w streamingu, tylko trzeba znaleźć ten złoty środek, bo jak mówisz, robisz za mało, to ze streamingu nie zarobisz wtedy nic. No ale ja nie narzekam na to, ile zarabiam aktualnie, więc... Nie, no tak. Wtedy też dobrze mi się żyło, wiesz, te kody twórcy dawały popierdolone kwoty. Mówiłeś w ogóle kiedyś, ile dostałeś z tego kody twórcy, czy to jest temat tabu? Tak łącznie? No. Kurde, no to 4 albo 5 kodów różnych miałem, no ale to spokojnie powyżej bańki. Znaczy, no tak, to się domyślam, ale jakby czy była jakaś, czy w ogóle sobie próbowałeś kiedyś obliczyć taką dokładną liczbę? No to nie, ale no bańka na pewno. Teraz wyobraźmy sobie wszyscy, ile dostał Evront, kiedy ty masz ponad bańkę. No, na pewno sporo. Bo ty możesz, ty jesteś jakby takim insiderem, ty możesz sobie założyć, ile dostał taki Evront z kodu. No. Bardziej mówimy o 5 bańkach, czy 10 pewnie? O 10 może nie, ale o 5 myślę, że tak. No nie, to myślę, że na spokojnie, no. 5 milionów złotych, no brzmi dobrze, no nie? Brzmi dobrze. Evront to znany nam temat z kodu, mieszkanie ma, gdzie ma. Evron sobie ma zwykłe mieszkanie, znaczy ten, Evron ma mieszkanie w Kosmopolitanie, a Zony zwykłe mieszkanko w Wrocławiu. No, jest lekka różnica. Nie narzekam. No nie, no na pewno nie masz na co. A teraz wydaje ci się, że trzeba robić na przykład
coś więcej na Twitchu, bo wiesz, kiedyś robiłeś 200 godzin w miesiącu, czy to nawet więcej, bo grałeś sobie w te gierki po prostu dzień w dzień. Teraz wydaje mi się, że to nie przejdzie, no nie? Że jakby dalej byś chciał tak robić sobie tylko i wyłącznie streamy z gierek, to po prostu nie przejdzie. Dlatego też pewnie inwestujesz w IRL Backpack, bo trzeba chyba zmienić trochę ten content. Tak. Wydaje mi się, że właśnie takie. No nie wiem, mi się wydaje, że gry już w ogóle nie interesują moją widownię, mojego community. I no fajnie to jakoś urozmaicać właśnie tymi IRL-ami. Ale sam się nie dziwię, bo też ostatnio jakoś, nie wiem, nie przepadam za oglądaniem gier. Jedyne, co teraz oglądam, no to League of Legends. Często sobie siedzę u Rybsona z rana, bo gdzieś tam po treningu jestem czy ten. I tą ligę oglądam. I ta liga właśnie się zawsze utrzymuje w tej topce. To jest dla mnie ciekawe, nie? Że ta gra jest przez tyle lat, cały czas ta sama mapa i ludzie cały czas chcą to oglądać. To Wiesz, jest dla mnie to przez to, że niesamowite. cały czas gierka się utrzymuje na topie, tak mi się wydaje. Jakby nie ma drugiej takiej gry, w którą ludzie, wiesz, tak cały czas grają. Bo League of Legends jakby jest dalej grywalną gierką. Cały czas ludzie w nią grają, cały czas jest to. Ludzie sobie grają i solo, i ze znajomymi w piątkę, więc tak samo to też wygląda, No jeśli teraz chodzi tam o coś oglądanie. pozmieniali chyba, nie? Że nie można duo grać od No to od mastera, kogo to diamentu? dotyczy? To jest, wiesz, to dotyczy 0,5% może osób, które grają w gierkę. A boisz się na przykład w ogóle, że jakbyś dalej grał cały czas w gierki, to mógłbyś upaść już na samo dno, liczbowo? Czy ty nie masz na przykład takiego strachu i myślisz sobie, no jak skończy się streaming, to się skończy i tyle? No jak się skończy, to się skończy. Ja akurat gdzieś tam mądrze zarządzałem swoimi finansami. I jakby teraz się streamowanie skończyło, no to raczej bym sobie poradził i no zabezpieczałem się przez na to, nie? Przez te wszystkie lata, no bo zawsze gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć, że no to się może skończyć. Wiadomo, że są tacy twórcy, co tam, wiesz, żyją chwilą, tutaj samochodzik i tak dalej. No nie wiem, dla mnie to jest takie nierozsądne. Ja aktualnie mam cztery mieszkania we Wrocławiu, jedno teraz będę to sprzedawał, bo chcę jakby sprzedać, jeszcze trochę dorobić i gdzieś lokal właśnie gastronomiczny jakby na własność kupić, żeby móc później wynajmować. I wiesz, na początku spróbować samemu właśnie z tą pizzerią pojechać, tylko no ceny teraz prądu i w ogóle prowadzenia gastro są kosmiczne, więc no, wstrzymuję się z tym, no bo jednak bez jakiegoś większego doświadczenia chodzić w tą branżę, no to jest pizda, że tak powiem. No ale gdzieś właśnie lokal na własność i potem też pod wynająć w razie jakiegoś niepowodzenia nieruchomość, to spoko. No na razie jestem zabezpieczony, nie? Ale też no, nie zapowiada się na to, żeby to się skończyło tak do totalnego zera, bo to chyba ciężko, nie? Upaść tak, że totalnie znikasz nagle z internetu, Znaczy jeśli w wiesz, miarę no regularnie wydaje się mi się, tam. że w internecie już jest tak wyrobione jakby ta kariera, ten biznes jest tak wyrobiony, że to jest tak jak w telewizji już, no nie? Że są celebryci, których wiesz, nasze mamy kojarzą jakichś ludzi z telewizji, no nie? Którzy występowali w jakichś znanych filmach albo serialach 20 lat temu, no nie? I dalej o tych ludziach piszą na pudelku, nasze mamy znają te osoby, ale my nie mamy pojęcia, kim są ci ludzie, no nie? I tak samo ty zapadłeś pewnie już umyślę wielu, w setkach tysięcy, jak nie milionach osób i też będziesz rozpoznawalny, tylko musisz zrobić coś zajebistego znowu, żeby jakby wrócić do łask. No ale wiesz, to ja doskonale wiem, co mógłbym robić, żeby, no nie wiem, kręcić wyniki. Mógłbym się codziennie odpalać 2 godzinki TikToków i miałbym tą średnią wyższą niż teraz mam. Ale no nie wiem, no ja po prostu sobie już odpalam się i robię tak naprawdę to, co mi się chce na tych live'ach, a nie to, żeby jakieś tam kręcić duże wiusy. No bo nie oszukujmy się, no każdy, kto ogląda TikToki, no to ta średnia gdzieś tam podskakuje mocno, bo tu wiesz, co chwilę się pojawia coś nowego, tu kogoś zaciekawi, jak ktoś ci jeszcze fajne TikToki wybrał, no to dobre average kręcisz na tym. Ale tak codziennie tak streamować, no No nie meta wiem. TikTokowa jest dziwna, no nie? Po prostu na Twitchu. No, że tak powiem, no tak, nie wiem, pewnie główną osobą, która podąża za metą jest w tym momencie pewnie Multi, który wiesz, i robi TikToki, i robi po prostu reakcje na wideo, nieraz odpali jeszcze jakąś gierkę, ekipową bardziej, no i tak leci za tą metą, no nie? Ale to jest nie dziwne, no tak zarabiasz pieniądze, no nie? No tak. Jakby to praca, to jest traktowanie Twitcha jak pracy i sobie zapierdzielasz. No ty masz wygodną pozycję, tak jak mówisz, no jeśli masz tą sytuację finansową i się niczego nie boisz i nie musisz, że tak powiem, na maksa lecieć z tym contentem, plus ty masz, z tego co chyba wiem, regularnie prawie 1000 subów nawet na Twitchu, więc cały czas gdzieś ten hajs przychodzi.
No i umowa z Keydropem. To wiadomo. W ogóle ty masz jakąś chorą mowę. Ja patrzyłem dzisiaj, to ty wrzucasz na swój kanał, na ten swój stary kanał Zony, gdzie masz 300 osobów. Tak, on już jest totalnie przeznaczony na Keydropa tylko. Ty masz tam po 3 filmy z Keydropa tygodniowo, które robią po 10k wyświetleń. No wiesz, 10k to nie jest dużo, bo tam to w ogóle nie jest promowane w żaden sposób, więc chyba tylko osoby, co z dzwoneczkiem zasubskrybowały, to im się to wyświetla. Ale no, mam tam 8 czy 10 dedyków w miesiącu, sobie wrzucam i tam mam jeszcze jakieś świadczenia dodatkowo na Twitchu. A nie uważasz, że Keydrop na przykład ten, tak powiem, ustawia w zbyt dużej wygodzie streamera, że zarabiasz duże pieniądze i nie chce ci się nic innego robić, bo wystarczy porobić Keydropa, już zarobisz niezły pieniądz? No może tak jest poniekąd, może tak jest poniekąd. No co zrobisz, nie? Ja kiedyś faktycznie odpalałem się z tego Fortnite'a, ludzie się cieszyli, że ja jestem odpalony, wiesz, wszyscy się dobrze bawili, a teraz jakiej gry nie odpalę, no to kurwa, znajdą się coś narzekacze, kurwa, znowu to, ja pierdolę, znowu to, Jezu, ten Overwatch, ile można? I tak, wiesz, no nikomu nie idzie dogodzić i mi się też przez to odechciewa, nie? Bo nie, jednak no, ja się już... odpalam po to, żeby pogadać z ludźmi, fajnie się pobawić, a jak nic się nikomu nie podoba, no to trochę tak podcina skrzydła i kurwa, automatycznie jak streamer ma gorszy humor, no to też wszystko gorzej się ogląda moim zdaniem. Jak się dobrze bawisz przy gierce, no to myślę, że też ludzie się będą dobrze bawić, ale jak będą narzekać i ty się przez to madujesz, no to... też gorzej się ogląda. Tak nie, no tak, nie, to się tragicznie ogląda. To jest najważniejsze na streamie, tak samo jak na odcinkach na YouTubie, że musisz być po prostu pozytywny, musisz się uśmiechać. Wiesz, to widać na najbardziej na odcinkach wszystkich ludzi typu, wiesz, Gen Z i ekipa. Oni tam już mają tak wkręcone w psychikę, że oni cały czas się muszą uśmiechać, pozytywnie reagować i tak dalej. Bo wiesz, to się dobrze ogląda dla ludzi. Jak jesteś wkurwiony, znaczy, jak się wkurwisz na coś, to ci to może wkurwić, no to też się dobrze ogląda. Jak siedzisz cały czas wkurwiony, denerwujesz się na wszystko, boli cię głowa, no to jest najgorzej. To jest błąd niektórych, że właśnie odpalają, jak się są chorzy, jak się na coś wkurwili w życiu i tak dalej. To lepiej sobie nie odpalić, zrobić przerwę i tyle. To prawda, to prawda. Ja kiedyś tak miałem, że się sztywno trzymałem tam jednej godziny, że o 19 się odpalałem, ale kurwa, taki system w ogóle strasznie ryje psychę, bo na przykład zbliża się ta godzina 19, tobie się nie chce jeszcze tak dalej i tutaj... udawać, że wszystko jest fajnie. No słabe to jest. Teraz raczej się odpalam, kiedy mam ochotę i taki mam, kurwa, plan na siebie, nie? Znaczy wiesz, no są takie roboty. No, znowu możemy przytoczyć nick Evrona, bo on odpala dzień w dzień o 19 właśnie, o tej 19, 4 godzinki. No ale tak siedzieć bez kamerki, to sobie możesz siedzieć na golasa i tak, tam udawać, że jest zajebiście, a jak ludzie na kamerce widzą, że wiesz, ty jesteś kurwa zmadowany, to coś co innego, nie? No ma troszkę to ułatwione, to jest akurat fakt, że streamuję z kamerki, jest to ułatwione. No mimiki twarzy nie utrzymasz przez kilka godzin na streamie sztucznej. Na odcinku na YouTubie jeszcze się da, bo tylko kiedy kamera na ciebie jest skierowana, to się uśmiechasz. Tak no ta magia montażu, nie? Z godziny materiału zrobisz dobre 20 minut. Wydaje ci się, że odcinek jakiś stypiarski wyjdzie, a tu kurwa chłop robi taką robotę, że tam zawsze wszyscy mają dobry humor i tak dalej. Wydaje mi się, że robienie YouTuba jest łatwiejsze, jak się ma tam pomysły na filmy, niż takie streamowanie wielogodzinne. No ty robiłeś trochę YouTube'a, ale... Znaczy, no, robisz dalej, ale mi się nie chce też. Też ci nie chce? Też mi się nie chce. Co ci się chce w ogóle? No mówię ci, no aktualnie nic mi się nie chce, nie? Ale nie, no na pewno jest coś, co cię zadowala. No oglądam właśnie teraz ten, zadzwoń do Sola. Better Call Saul, widziałem. Chwaliłeś się wczoraj na streamie, że jest zajebiste i... Zajebiście mi się ogląda, nie? I to mi sprawia radochę, kurwa. Leżę sobie na tapczanie i kurwa oglądam sobie seriale. Sam oglądasz? Z dziewczyną. Z Julią, tak? Tak. Z tą, którą streamowałeś. Okej, okay. Polecasz w ogóle tak bardzo, bardzo ten serial? Bo ja oglądałem Breaking Bad już 2 razy, ale nie usiadłem. No właśnie, jak obejrzysz Breaking Bad, to kurwa zadzwoń do Sola idealnie wchodzi, nie? Jak polubiłeś tam Mike'a, a nie da się go chyba nie lubić w Breaking nie, Bad. Nie, no nie da się. To tam nie, właśnie myślę, jest... że każdą postać można lubić w Breaking Bad, bo to, nawet jak jest zła postać, no to wiesz, że to serial, to... No, ale no zajebiście się tam właśnie te wszystkie wątki, jak on zostaje prawnikiem, ten Sol, jak ten Mike zostaje takim kurwa gigaczadem, wszystko jest fajnie pokazane, no mi się zajebiście ogląda. Nie, to Skyler akurat. Dobra, Skyler jebie fiutem, macie można, rację. Można było jej nie lubić, to jest prawda, co piszą na czacie. Skyler, no była dziwką, giga dziwką była, to jest fakt. No i to na razie tyle mam, nie? Na pewno też będę teraz możliwe, że w listopadzie
przepraszam, w styczniu na, z tym ziomeczkiem, który Bałtyk przepływał, nie? No. Na Mistrzostwa Świata w pływaniu w takiej zimnej wodzie, nie? Tam chyba jest temperatura 2 stopni. I mi się fajnie kręci na przykład takie materiały, bo to jest coś nowego, ja też fajną przygodę przeżywam i może i też właśnie przez to, że nakręciłem ten Bałtyk, gdzie on próbował ten Bałtyk przypłynąć, nie wiem, czy słyszałeś o tym? Nie, no ja oglądałem, słyszałem, patrzyłem. No, no, no. To właśnie po tym też się zgłosił do mnie gościu, który tam chyba 200 kilometrów teraz będzie chciał przebiec z Robertem Karasiem i też się mnie pytali, czy bym im nakręcił jakiś materiał, więc też takie rzeczy może gdzieś tam sobie porobię, bo dla mnie to jest ciekawe i też mi się to przyjemnie robi. Nie no, wiesz, dla ludzi też jest spoko. Ten twój materiał vlogowy, który ma godzinę ponad na kanale, ma 400 tysięcy wyświetleń ponad już. No i tam watch time jest całkiem spory utrzymany, bo chyba 20 parę minut? No, nie no, to już wiesz, to jest już takie, jak taki film mini dokumentalny trochę, no nie? No. Amatorsko nakręcona taka cała przygoda. I też u mnie w klubie tam, gdzie trenuję, dużo chłopaków walczy na jakichś takich ciekawych galach już bardziej prestiżowych, więc myślałem, żeby tam gdzieś z nimi pojechać, trochę właśnie ponakręcać i tak dalej. Nie wiem, może to właśnie materiały w taką stronę będą u mnie szły na YouTubie. Na Fenie ostatnio Opas walczył i wygrał Harry od nas z klubu i jeszcze taki Adaś jest, który też na Oktagonie będzie walczył teraz 3 chyba grudnia, czy tam, no coś takiego. Czyli tak, będą na pewno jakieś streamy IRL z backpackiem, będą na pewno jakieś materiały na YouTube'a z takich przygód bardziej sportowych, wyjazdowych, z jakimiś innymi ludźmi. Ta pizzeria, czy też inne gastro, które planowałeś, w ogóle ty patrzyłeś na to, na ten biznes tak bardzo, bardzo głęboko się już wiesz o nim sporo, czy to jest takie, że no pizzeria, troszkę wiem o kosztach i tyle? No na razie jak się zainteresowałem kosztami, no to mówię, że na razie sobie jeszcze odpuszczę, nie? Bo jednak te kurwa ceny prowadzenia tego, no są astronomiczne na ten moment. To jak to im wychodzi w takim razie, że nie upada jedno za drugim? No właśnie teraz upada. Nie, no znaczy wiem, że upada sporo, ale chyba nie jedno za drugim. Czy się no, mylę i nie śledzę tego aż tak bardzo. We Wrocławiu dużo się bardzo zamyka i dużo też się otwiera, no bo ludzie, wiesz, myślą, że się konkurencja się pozamykała, oni się otworzą i gdzieś się wbiją na ich miejsce, ale może też ich to przerośnie, ale no wolę sobie zaczekać, nie? Wolę sobie na razie jeszcze zaczekać, nie mam jakiegoś takiego mega parcia. A masz w ogóle jakichkolwiek znajomych, z którymi byś to mógł zrobić? Czy to jest takie, że musiałbyś od zera kompletnie zaczynać szukać ludzi na kuchnię i tak dalej, i tak dalej. No raczej od zera, raczej od oj, zera. Oj. No to jest, ale duży plan. Dużo widzów też tak gdzieś do mnie pisało, że no ja kręcę placki, dawaj mnie i tak dalej, więc myślę, że to wiesz, nie no, casting zrobić, IRL-ka, jak widzowie pizzę no i kręcą. No i samo zatrudnia widzów do giga były, no nie? Więc no, no to jest, wiesz, zawsze dobra fucha. Tak naprawdę my sobie czasem nie zdajemy sprawy tego, jak obszerne jest na przykład community i że wszędzie gdzieś ludzie się na czymś znają. Ja pamiętam kiedyś FL Studio sobie odpaliłem tak dla beki chyba o 4 rano i nagle ludzie mi, wiesz, mówią, co mogę zrobić lepiej i tak dalej w DM-ach gdzieś na Instagramie. Też miałem sytuację, że już tam nie pamiętam, ale cokolwiek, wiesz, takiego nowego gdzieś tam liznę, czy coś o czymś powiem, no to na DM-ie ludzie od razu odpowiadają, że no, mogę ci w tym pomóc i tak dalej, bo się na tym znam, więc w każdej gdzieś tam dziedzinie ci widzowie są obeznani, co po niektórzy, i myślę, że właśnie można by było stworzyć taką ekipę z community, nie? Nie, no to wiadomo, nie? Wiesz, jest taki memik, że na czacie, wiesz, jest ekspert od wszystkiego, no nie? Ale to jest prawda, bo na tym czacie się przewijają setki tysięcy osób, tak legitnie, no nie? Nie wiem, ile masz unikalnych widzów miesięcznie, ale pewnie na spokojnie powyżej 100 tysięcy będzie u ciebie. I na tym czacie naprawdę się sporo osób przewija. No ja miałem 103 tysiące u siebie, no nie? A zgaduję, że jak ty masz więcej followów, więcej tam ludzi, masz jeszcze więcej przymiałów. Jeśli ja mam 100 tysięcy... Kurwa, to czy tutaj teraz jakoś to pozmieniali. Jak? To zwyczajnie jest. Wiesz, 103 tysiące unikalnych widzów. U ciebie jest pewnie jeszcze więcej. 159 tysięcy. No, 159 tysięcy. No to jest w tak dużej ludzi, nie? Grupie ludzi znajdą się wszyscy. Ja u siebie na czacie, wiesz, i znam prawnika u siebie z czatu, i znam u siebie gościa, który buduje bloki koło Poznania i w Poznaniu, zarządza tymi nieruchomościami. Na czacie są wszyscy. W czacie na pewno ktoś dobrze kręci placki i wie, jak zrobić idealną pizzę.
No na pewno I jest. zwykłą, i napolitańską, i jaką tylko byś chciał. Także casting na Pizzermana niedługo będziemy robić. A jakie byś, zastanawiałeś się, jakie byś robił pizzę? Takie zwykłe, takie zwykłe, zwykłe? Czy no słyszałem, bardziej... że dużo lepiej się prowadzi pizzerię, gdzie na pewno jest tylko jeden rozmiar. No i taką neapolitańską, nie? A, neapolitańską, czyli neapolitańska tak. Pewnie 32. No coś takiego. Zapewne, klasyka. I nie masz pizzy żadnej z ananasem i nie ma żadnego sosu czosnkowego. Jak to? No zasady kurwa, właściciela? Człowieku. Zasady właściciela? Nie ma ananasu i pizzy ale sosu dlaczego? A jakby klient chciał? Chłopie, prawdziwa włoska pizza, sos pomidorowy i tyle, kurwa. No nie, no fakt I faktem chyba... I na ochronie będzie stał kark, jak się zapytasz o ananas, to ci kurwa giry w GTA łamie chłop i to samo z sosem czosnkowym. Taka ale... jest prawda o pizzerii. To nie jest żadne, to nie będzie żadne polskie gówno, gdzie zabijasz smak tymi kurwa sosami, to jest, będzie... super mega włoska pizza i tyle. Nie, to się zgadzam. Takie sosy jak sos czosnkowy to jest tragedia na pizzy, bo po co... To można robić, ale do takiego polskiego gówna właśnie tak, na katuwę, że grube smak. Ciasto... Jak dajesz sos, to pizza traci jakikolwiek swój smak, swoje piękno. To jest bezsensowne. To prawda. No ale ten ananas, no we włoskiej pizzy chyba nie ma takiej neapolitańskiej. Myślę, że nie ma miejsca na ananas. Nie ma, nie ma. Tam jestem za ananasem, ale chyba we włoskiej pizzy ananasa nie ma. Nigdy w neapolitańskiej pizzy z ananasem nie jadłem. Czyli coraz tu czekasz, tak? Czekasz, aż się sytuacja uspokoi, że tak powiem, światowo, no, gazowo, czekam. Prądowo i tak dalej. Właśnie jeden widz mi pisał bardzo fajny lokal w bardzo fajnym miejscu na rynku i może jeszcze w tym roku pójdę go oglądać, ale jeszcze tam się ugadam z nim. Ale żeby kupić, tak? Czy... Nie, no pod wynajem, no, żeby okay. Na rynku kupić lokal to trzeba z kilka baniek no właśnie wyłożyć, tak mi się wydaje. Myślałem, że pod kup, no jak na rynku powiedziałeś, to troszkę sporo. Czyli będzie nie pizzeria teraz neapolitańska 32, nie będzie żadnych sosów. No brzmi dobrze, jakby jeszcze lokalizacyjnie była. I macie była. Taki włoski telewizorek, jakaś tam włoska liga będzie leciała, taki wiesz. Fajny klimacik, czy nie jest zaplanowany. Ale to bardziej celowałbyś, jeszcze nie wiesz, właśnie mnie bardzo interesuje ten temat generalnie. Czy zastanawiałeś się, celowałbyś na przykład bardziej premium, żeby były drogie alkohole, wyższa cena, większa marża na pizzy i bardziej premium klienci, czy taka właśnie jak najniższa marża, żeby wszyscy widzowie mogli sobie pozwolić na pizzę? Nie no, to pizza wiesz, no żeby spełniała oczekiwania, żeby smak był dobry, po prostu żeby się kręcił jakoś biznes, nie żeby z tego ciułać jakieś kokosy, bo to zawsze wiadomo, jak fajnie pójdzie pierwszy lokal, zawsze gdzieś można otworzyć drugi i podwoić zyski, więc na pewno się skupić na jakości, żeby po prostu biznes się w jakiś sposób zwracał. A nie, żeby jak najwięcej zarobić, ale żeby to w ogóle nie szło, wiesz, z jakością w parze. No nic, no zobaczymy. No ja czekam, no nie? Ja czekam, jestem generalnie fanem gastro, lubię sobie wyjść, zjeść coś fajnego, więc do Wrocławia bym pojechał. Pewnie sporo osób pojechało. Generalnie, no w ogóle, tak się teraz zacząłem zastanawiać, kto z youtuberów już odpalił swoje gastro, bo i samo ma bułę, Blałek ma burgery, które dalej istnieją, aczkolwiek się o nich za dużo nie słyszy i nie słyszało. Ale mówił, że chyba jest git. Abstrahuję, kiedyś mieli sushi, ale to im... Znaczy nie sushi nawet, oni mieli generalnie jakieś takie azjatyckie coś, ale to im nie wypaliło i to się zamknęło po chyba 2 latach. Hardkorowy Koksu ma burgery. Paris coś miał kebaba. Hardkorowy Koksu ma burgery? Hardkorowy Koksu ma burgery, no. Już ma swoją lokalizację jedną i otworzył drugą, ale nie wiem, czy ta druga jest już jego, czy tam jest franczyza. Bo on zrobił jakby tak, żeby można było brać franczyzę. Paris miał mieć kebaba, ale nie wiadomo co teraz z tym kebabem. Na razie chyba... Też może sobie odpuścił, jak zobaczył ceny rosnące. Może tak. Bo tak już niedawno wyszło. Tam pamiętam, że były duże ogłoszenia i grafiki, no, i tak dalej. 4-5 miesięcy temu. Też tam wyciekło nawet, ale ostatecznie chyba nic się nie udało. A tak to nikt. No nie, myślę, że jeszcze jest miejsce na to, żeby influencerzy otwierali swoje wielkie biznesy. Jeszcze jest dużo miejsca do wypromowania tego w świecie YouTube'owym jest jeszcze. No Zony, patrz, bo wiesz, można się jeszcze wbić w tą niszę. Jak zaraz każdy zacznie otwierać, to już nie będzie wybijania. Ale to wiesz, to myślę, że załóżmy otworzy pizzę jakiś ziomuś taki, niech to będzie influencer, ale jakby moje community nie będzie nim zainteresowane i ja otworzę pizzerię, no to nie uważam nawet, że to będzie jako konkurencja, nie?
W sensie tak mi się wydaje przynajmniej. Nie, no to wiadomo, że i tak będzie miejsce dla każdego ostatecznie, bo najważniejsze jest to, żeby ta pizza była zajebista. Bo no wiesz, to fajnie, prawda. Bo wiesz, to mógłby, nie wiem, Freeze mógłby otworzyć, wiesz, lokal gastro, no nie? I w pierwszy miesiąc było tam w chuj klientów, ale nikt inny by tam już potem nie przyszedł, bo jedzenie byłoby słabe. No to nic z tego nie wyjdzie, jak jedzenie jest słabe. Najważniejsze jest to, że jak ktoś przyjdzie, to żeby potem wrócił. Że i żeby było jedzenie zajebiste i ceny były zajebiste. No to chyba chodzi w jakimkolwiek lokalu na początku. Prawda. I żeby te opinie na Google Mapsach dobre na początku złapać. No to wiesz, tam można zawsze poprosić. No na streamku można poprosić, oczywiście. Wiadomo, ale jak złapiesz akurat jakiś hejt, to co jest najgorsze, jakbyś złapał hejt... Ale tam te opinie z Google'a to można chyba usuwać. No tam można zgłaszać, że są przez jakiś atak hejterski, oni je usuwają faktem. Ja no myślę, że u ciebie byłoby przez długi czas pewnie 5/5. Ludzie potem, zwykli ludzie przychodzili i dawali czwórkę, że no spodziewałeś się coś więcej, jak było 5/5. Kończąc ten temat, mówiłeś o tym klubie. O klubie, w którym trenujesz, bo ty cały czas trenujesz te... cały czas, przebimbałem bardzo długo. Ile razy po walce średnio na tydzień? O kurwa, tak uśredniając. No to tak z... jeden. A przez, dobra, przez nie w tym miesiącu, w październiku, ile średnio na miesiąc? Ile na tydzień znaczy? No, tak ze cztery. Na tydzień cztery? No, to nie, dobrze, to, czy nie? To ostatnio chyba trenujesz. No bo już nie ma co robić, nie? No skończyło się lato, nie poszlajasz się po dworze, bo chociaż pogoda nawet teraz jest całkiem git. No i tak sobie chodzę, z rana raczej chodzę, bo najgorsze właśnie w tym streamowaniu zawsze było to, że ja wstawałem o wiesz 15 i kurwa nagle się dzień kończył. Tu odpalasz streama i nagle jest kurwa nowy dzień się zaczyna, więc na te ranne treningi staram się wstawać i lepiej mi się żyje, nie? No bo rano endorfinki tutaj taki zbustowany, 11 jestem w chacie, jem se śniadanko i kurwa chilluję, nie? Cały dzień dla siebie mam, więc to jest naprawdę zajebiste. No a po południu to wiadomo, no nie chce mi się chodzić, to już za dużo. Godzinki fajne do postreamowania. Też te walki nie są jakby priorytetem dla mnie, że ja kurwa muszę cały czas być w gazie i tak dalej. Ja to traktuję jako taki dodatek po prostu. W ogóle ty będziesz jak miał nie jeszcze... ma, jak nie ma żadnej walki w planach, no to też nie będę się angażował w to na 100%, bo po prostu no mam wyjebane, nie? A jak już... wygląda ta walka w planach? Będzie walka? No nie wiem, zobaczymy, nie? Ja tam... jak dzwonią, to mówię, że po prostu jestem zainteresowany, żeby dali mi tam kogoś. Na poprzednią się nie udało, nie wiem, nikt nie chciał ze mną walczyć, a teraz zobaczymy, nie? Też są możliwe transfery do Fejmu, bo oni się tam ugadali fajnie, że kontrakt z High League mogę robić w Fejmie. No zobaczymy, czekam na razie na więcej informacji. A masz jakiegoś przeciwnika, którego chciałbyś najebać? No chyba nie mam, ja nie mam jakiegoś konfliktu chyba z nikim. Ale nie, to nawet nie chodzi o konflikt, tylko chodzi, wiesz, o jakiegoś zawodnika, czy to w Fejmie, czy w High, pewnie bardziej w High, z którym chętnie byś się zmierzył i chętnie byś taką walkę wygrał, żeby sobie coś udowodnić. Czy nie masz takiego sportowego zaparcia? Wiesz co, chyba nie mam. Chyba nie mam takiego. Ty tylko o pieniądze chodzi, tak? Nie, ale kurde, no na początku, wiesz, jak przegrałem, no to się tam przejmowałem i mówię se, kurde, no chujowo, nie? Ale z drugiej strony strasznie na Instagramie, no nie wiem, przysięgam, miałem myślę, że z kilka tysięcy DM-ów i widzowie tak mnie strasznie wspierali, mówili, no nic się nie stało, stary, przecież nie przestanę ci przeglądać, oglądać przez to, że przegrałeś walkę i tak dalej. I tak gdzieś mnie to wtedy podbudowało i sobie zdałem sprawę, że no kurwa, nie, to ja mogłem w 3 miesiące zrobić. K1... spoko, nie? Ale w MMA, no jednak ten parter jest, kurwa, tam jest tyle detali, tyle jakichś różnych technik i tak dalej, że no 3 miesiące na MMA to jest malutko. Też podczas przygotowań do pierwszej walki z piąstkówki dostałem, że na żebro przez 3 tygodnie praktycznie w ogóle nie trenowałem, bo nie mogłem, kurwa, chodzić i oddychać. Także było tam kilka jakichś takich niefortunnych zdarzeń podczas przygotowania do pierwszej walki, ale no co, zdarza się. Na pewno chciałbym jeszcze zawalczyć, wygrać jakąś waleczkę, zobaczyć jak to jest, ale kiedy to nastąpi, no to nie wiem. A żałujesz w ogóle tego, że wziąłeś walki z Disem? Nie, chyba nie. Zacząłem się ruszać, sylwetkę poprawiłem, samopoczucie mi się zajebiście zmieniło, poznałem też w klubie dużo fajnych osób, także myślę, że nawet jakbym teraz wiedział, że w sensie bym przed pierwszą walką wiedział, że przegram, no to i tak bym to wziął, bo i fajne pieniądze, i taka fajna przygoda, fajni ludzie. No myślę, że więcej jest pozytywów niż tych negatywnych rzeczy.
no co, no przegrałem, no zdarzyć się może każdemu, tak jak mówię, no trenowałem 3 miesiące od totalnych podstaw, jakiś krok bokserski i tak dalej, a z tego co tam widziałem się z Mandziem na aferkach, no to on mówił, że Diz 3,5 roku trenował, więc... A, to ja takich rzeczy nie wiedziałem, ja myślałem, że Diz trenował no to jest przepaść, nie? Myślałem, więc to że jest przepaść treningowa. Ani nie dostałem żadnego nokautu, ani mnie nie poddał, tylko to była też decyzja sędziego, więc mi się wydaje, że nie wiem, no nie zaprezentowałem się najlepiej, ale też mogło być zawsze gorzej, nie? Nie no, jeśli to było 3,5 roku versus twoje gdzieś plus minus 3 miesiące, chociaż też mówisz, że jakaś przerwa była przez żebro i tak dalej, no to nie masz chyba sobie czego zarzucić. No tak, i to też właśnie widzowie mi tam, wiesz, mówili, że stary, spokojnie, jeszcze się odbijesz i tak dalej. Mówię, no kurwa, no w sumie macie rację, wyjebane, nie? O tych walkach to i tak każdy zapomina po 3 dniach, to o werdyktach i wszyscy mają w to wyjebane, to jest tylko takie, kurwa, wiesz, na chwilę, żeby zobaczyć, o, wygrał, o, przegrał, a potem to do niczyjego życia to nic nie wnosi, ten werdykt, czy ty wygrałeś, czy nie. To ma być rozrywka i po prostu... A ty mówiłeś, na ile walk w ogóle podpisałeś kontrakt? No ja mam na 3. Jakby ta druga i trzecia walka jest bardzo możliwa, tylko jest kwestia przeciwnika. No jest, no. Ale no zobaczymy, bo do poprzedniej nie... No nie będę mówił, z kim miałem się bić, ale właśnie... Nie, no chyba możesz. Odmówili wszyscy. Chyba mógłbyś powiedzieć, z kim. Nie, no chyba nie mogę. Nie, no, chyba mogę. Akurat możesz. Wydaje mi się. Chyba nie mogę. Nie, no bo do nie, bo to są jeszcze... No nie doszło, ale wiesz, może zawodnik jest podpisany, bo chyba jest, ale on się jeszcze nie pokazywał nigdzie, no to nie będę mu, wiesz, spalał jego, nie wiem, jakiegoś takiego zaskoczenia dla widzów. No ty nie wiesz, czy jest podpisany. No raczej jest, no bo raczej nie chciał jest, wtedy ale i teraz nie, też nie chce. Nie wiesz no to... tego, nie masz takiej informacji. Ale nie będę federacji. Mówił, nie naciągniecie mnie. Nie złamałbyś żadnego zapisu umowy. Nie wiem, bo tak nie pamiętam już, co tam było w umowie, ale wolę nie no, mówić. W umowie nie możesz wykorzystywać żadnych informacji, które wiesz bezpośrednio od federacji. Ale jeśli... No właśnie, a to od federacji wiem. Nie, bo nie wiesz, czy jest podpisany. No nie wiesz takich rzeczy. Dobra, nie powiem i tak. Pierwsze... Ale też właśnie miał być transfer fejmu niektórych zawodników i tam też nie chcieli ze mną walczyć. Boją się ciebie, tak? Mimo, że przejebałeś. Nie wiem, przejebałem, nic nie pokazałem, a i tak... Wszyscy w strachu. Okej, a dlaczego w ogóle Hajlik? Jak dostałeś propozycję, to nie zastanawiałeś się nad fejmem, żeby jakoś zagadać do fejmu? Zagadywałeś wiesz w ogóle? Co? Kurde, no fejm jak pisał, to nigdy nie było jakiejś takiej konkretnej oferty, a Hajlik wyszedł z dobrą właśnie, z dobrym kontraktem, że to ja tak mówię, no kurde, biorę to, nie? A, w ogóle a na fejmie już miałem walczyć chyba... To konkretnie, jak Hajlik przyszedł z kontraktem, to konkretnie z Dizem od razu, czy to był kontrakt i potem dopiero stwierdzili, że Diz? Nie, kontrakt i dopiero potem przeciwnik. A, okay, w sumie no. Mi tylko zaoferowali Diza, bardzo im zależało na tym, żebym wziął, bo nikt też z nim nie chciał walczyć, nie? Przez to, że ludzie tam chyba wiedzieli, ile on trenuje, nikt tego nie chciał. No ja mówię sobie, no dobra, jak już trenuję, no to wezmę, no po chuj mam tak trenować i takie wiesz, ja już mało rzeczy robię dla siebie, nie? Bo jednak jeżdżenie na te treningi przez miasto i tak dalej, no mnie to męczy, więc fajnie jak jest jakieś zakończenie tego właśnie w postaci wynagrodzenia pieniężnego, więc mówię, dobra, biorę taką walkę i chuj. A w fejmie miałem walczyć na 6 bodajże ze strolowanym, to był wtedy chyba COVID wybuchł, no i pozamykali wszystkie kluby, wszystko i tak wtedy się to rozlazło i też jeszcze kiedyś się tam pytali, ale no też bez żadnych takich konkretów, nie? Ale pytali się, że jakiegoś konkretnego przeciwnika, czy właśnie tak pytali? Nie, bez żadnych konkretów, tylko czy wiesz, chcesz zawalczyć i tyle. Okej, okay, takie podbitki o treści wyrażenia. Tak, ale zero jakichś kwot i tak dalej, a Hajlik właśnie wyleciał kwoty, wszystko, ile walk, więc mówię, no kurwa, biorę szybkie, to. Szybkie negocjacje. Tym bardziej, że wtedy byłem też w takim okresie, że nie chciałem się streamować, bo nie było co robić i mówię, dobra, podpisuję, zawsze się tam, wiesz, jakieś zabezpieczenie będzie, amortyzacja w razie niepowodzeń streamerskich. Nie no, jakby były niepowodzenia streamerskie, to nie daliby ci walki, taka jest prawda też. No ta, no ale że co, że jak mam kontrakt i mam tam podpisane na 3 i nie wiem, nagle wiesz, nikt mnie nie ogląda, to co, to nie walczę wtedy? No pewnie by tak zrobili, no przecież nie opłacałoby im się dawać ci kolejnej walki. Pamiętasz jak ten kontrakt wygląda w ogóle? Nie, ale... No nie daliby pewnie walki, no jakby po co mieliby dać walkę? Holak, ale Holak dostał pierwszą walkę właśnie, to jest... pierwsza walka i już drugiej pewnie nie dostanie, chyba że byłby przeciwnik, który mógłby, wiesz, uderzyć w jakkolwiek dramowo.
Wiesz, Fame jest taki spory problem podobno. Ktoś tam, nie pamiętam kto, ale ktoś się skarżył, że Fame ma masę podpisanych zawodników i nie dają im walk, no nie? Bo... Właśnie to też mi Boxdel mówił, jak my się tam widzieliśmy, że oni mają naprawdę tylu też zakontraktowanych osób, że jeśli bym nie podpisali, no to gdzieś tam na 17 bym walczył, a to no już tak, tak, właśnie temu... Fame jest ten problem, że mają tak dużo zawodników już podpisanych, że tam nie mają miejsca dla nich na galach. Tam już zaczyna być problem z tym, że oni przesadzili z tym, ile ludzi podpisali. Tam ludzie po prostu siedzą i czekają na walkę, trenują, są w treningu, a nie dostają walk. Bo po prostu są jakieś bardziej opłacalne walki dla Fame'u. Bo ktoś jest na topie, ktoś ma jakąś dramę, tu coś, tu jest jakiś storyline. Niektórzy tak siedzą z kontraktem i czekają. Przecież ten Spysiński cały... No to on chyba już czeka ze 3 albo 4. On kiedy był ogłoszony? No właśnie w momencie albo chyba, kiedy Majewskiego też podpisywali. Tak, tak, to było w tym samym momencie ogłoszenie. I człowiek, wiesz, podpisał się, pewnie zaczął trenować w miarę. Wiesz, wielka postać niby. Ogłosili go specjalnie na tej specjalnej konferencji fejmowskiej. A tu nic, dalej bez walki. I nic się nie zapowiada na walkę. W styczniu? No w styczniu może być. Nie, no coś wspominali teraz o nim, że on chyba w końcu będzie mieć, albo on sam popisał na Twitterze. No dobrze, w końcu będzie mieć, no ale no, czekamy trochę... na to, żeby do tego doszło. Ale czekaj, kiedy jest kolejna gala? W sensie nie ta, no, co nie, teraz nie będzie. Nie ta, co teraz jest, tylko kolejna. No to pewnie styczeń albo pewnie luty. Chyba w lutym ma być gala, z tego co tam jakieś plotki były. Bo ja tego nie wiem. Nie wiem tego, naprawdę nie wiem tego. Ja słyszałem po prostu gdzieś, że w lutym ma być, ale nie wiem tego od federacji jako federacji. No tak trzeba liczyć między 3 a 4 miesiące przerwy, nie? Więc, po jednej. Oni się 4 gale rocznie chyba. Rok i miesiąc po ogłoszeniu będzie miał walkę. Taki Spysiński, no nie? A co dopiero jakbyś był twórcą, który upadnie? No nigdy by ci no walki tak, nie no dał. To mogłem nigdy na przykład tego kontraktu nie zrobić. No nie wiem, wydaje mi się, że dobrze zrobiłem. Wydaje mi się, że spoko podpisałem. Znaczy no, jeszcze... z pozycji biznesmena, jeśli miałeś propozycję od High League'a konkretną, na konkretne kwoty i tak dalej, no to mogłeś iść rozmawiać z Fame'em, czy chcą coś zaproponować innego. Tylko, że z pewną walką już wtedy, no bo w Fame właśnie byłby może ten problem, że nagle by podpisali, a do niczego by nie doszło. I wydaje mi się, że też fajnie, że, bo ja tam chyba na dwójce walczyłem, że dla ludzi to było takie, kurde, High League 2 będzie troszeczkę ciekawsze niż tam na przykład, no nie wiem, już 12 Fame czy coś takiego. I karta walk też wtedy była mocna, bo Pasza nie, no ten walczył. High League był super akurat. Walka by co to było zajebiste. No liczbowo też to oddało mocno, nie? Liczbowo też to oddało mocno. Ale w sensie, że u ciebie? No tak, na Instagramie chyba wbiłem ze 150 tysięcy? Nowych followów, tak? Tak, tak. I teraz na Instastory, na przykład gdzieś tam wyświetlone Instastory mi się utrzymuje od 50 do 100 koła, więc to są dobre liczby. Na tym już można fajne współpracę ogarniać. Nie, no tak, to prawda. Jeśli chodzi o twoje liczby, to na pewno sobie to dobrze wyglądało i pewnie dalej wygląda, bo to utrzymałeś w jakimś tam stopniu, no plus powiększyłeś swoją popularność, rozpoznawalność. No na Fame pewnie byś miał to samo w sumie, więc no nie no, jakby jeśli porównujemy... Znaczy ja wiem, jak widziałem, że właśnie Japczan walczył na High League'u jedynce, no to strasznie mu urósł Instagram, nie wiem, no czy jasne, jadę. Ale to wtedy a wiesz. Potem Popo walczył na Fame'ie miesiąc później chyba i to tam nie miał takiego przełożenia no to, na... To zależy jak to, wiesz, jak to rozegrasz, jeśli chodzi o całą walkę i otoczkę wokół walki, bo wiesz, Japczan, kiedy miał walkę, zaczął kanał na YouTubie, udały mu się dobrze konferencje z bonusem, bo bonus się ośmieszył, więc Japczan wyszedł na koksa, Japczan wygrał tą walkę, wyszedł w zajebistym stroju Akatsuki, który oczywiście ja ogarnąłem i stwierdziłem, że to będzie zajebiste wyjście. That's me. I tam wszystko się dobrze ułożyło. A Popo miał wtedy jakiś cięższy okres, przynudzał na konferencjach, bo on o tym bardzo dobrze wie i to było bardzo często wytykane. Niby wygrał, no ale po tym wszystkim, co wiesz, co jakby pokazywane było, że wiesz, on był znacznym faworytem, był większy, bo ważył, nie wiem, z 20-25 kilo więcej nawet, bo nikt się niczego innego nie spodziewał. Więc to jest kwestia, wiesz, tego, co zrobisz wokół walki, jak się to wszystko ułoży. To by się też dobrze układało, bo walczyłeś z Deesem. Deesa dalej ludzie jebali, już mniej niż to, co kiedyś, ale dalej go ludzie jebali. Ludzie chcieli, żebyś wygrał, ludzie chcieli, żebyś najebał Deesowi. Wychodziłeś, robiłeś pozycję Zyza, puszczałeś nutkę do tego. Kurwa, wyglądałeś jak giga chat, wyglądałeś po prostu jak pierdolony kot, który idzie zniszczyć swojego przeciwnika. No, ostatecznie przejebałeś. Aż mam ochotę zawalczyć teraz, kurde, jak przypomniałeś.
No ale przecież ty tak, ja nie wiem, bo ty miałeś chyba tak, że ty wiedziałeś, że przegrasz, ale i tak chciałeś zrobić sobie koksa, no nie? Że chciałeś mu wejść na psychę. Tak no mi się tak, wydaje. No jakoś tam wiesz, trzeba było zastraszyć trochę. 3 miesiące, no tak jak mówię, no wielu umiejętności nie miałem. Teraz uważam, że jest trochę lepiej. Bardziej tak świadomie gdzieś tam sobie na sparingach radzę. Ale dalej to jest, wiesz, bardzo dużo jeszcze bym musiał trenować, żeby jakiś fajny sportowy poziom pokazać. Ale jak się trafi waleczka, no to bez zastanowienia będę brał. Ktoś się pytał, ile pay-per-view sprzedałem? 13 koła. No to jest dobry wynik. W obecnych czasach, że tak powiem, sprzedaży pay-per-view z Reflinka to jest bardzo dobry wynik. Jeszcze na tej jedynce High League zajebiście się sprzedawały PPV z Reflinka. Na dwójce też się chyba dobrze sprzedawały, ale dalej to już nie wiem i pewnie będzie coraz gorzej. Bo na fejmie to wiesz, na fejmie to 85% sprzedaży nie jest z Reflinka. Tam 10-15% jest z Reflinków ludzi. To są już malutkie... No właśnie tam jakoś to dziwnie działa. Ja słyszałem, że jak ktoś wejdzie z refa przez link, ale potem nie zaczyna kupować to pay-per-view, to mu usuwa tego refa i kupuje jakby bez. Nie jest to na pewno fajny system. Dziwny system to jest. Według mnie szkoda, że jeszcze nie powstała federacja, w której ten system refowy jest bardziej widoczny. Że można na przykład wpisać nazwę użytkownika. Panel do śledzenia i tak dalej, w której możesz wpisać właśnie kod, zamiast po prostu wchodzić. Ale to by się też nie opłacało, nie? Bo nie, ludzie to zawsze zależy, by coś tam wpisywali. Bo jeśli bardziej by twórcy promowali swoje pay-per-view. Widziałem, że na Wotorę widziałem, że na Wotorę właśnie było, ale w tych dużych federacjach jeszcze tego nie ma. Że wiesz, że jakby ludzie widzieli, że ten system jest pewny, że mogą wesprzeć tego swojego ulubionego twórcę, to też twórca by bardziej promował tego Reflinka, bardziej jeszcze tak, wiesz, tak no pchałby ile by się dało tego Reflinka, to też myślę, że sprzedaż pay-per-view mogła być jeszcze większa. No i wtedy bardziej by się też dało oszacować, nie? Kto się opłaca, a kto nie. Na pewno bardziej, nie idealnie, bo może wiesz, jak ktoś ma, nie wiem, 40 lat i kupuje pay-per-view dla Popka, no to może zapomni wpisać kodu. Ale generalnie tak, wydaje mi się, że może coś tam bardziej by się dało ogarnąć, to się opłaca. A odmówiłeś w ogóle jakieś walki dla High League'a, czy mówisz, że na wszystko jesteś zainteresowany? Tam galę potem, ona chyba była w czerwcu, no to wtedy w ogóle nie trenowałem, nie chciało mi się, nie miałem w ogóle motywacji, to powiedziałem, że na tej nie chcę walczyć, ale nawet tylko się tak zapytali luźno, nie? Nawet nie przedstawiali nikogo jako potencjalnego oponenta, po prostu powiedziałem, że nie, ale no już... Właśnie na tą, co miała być we wrześniu, dzwonili, ale no nie doszło do skutku i teraz niedawno też dzwonili, no i zobaczymy. No ale już raczej wątpię, nie? Bo to jest zaraz listopad, no to ile będzie czasu? Miesiąc niecały. To w grudniu no, jest gala, chyba, miesiąc, tak? Tak, 10. No to ile? 40... Nie, no mówisz, dni. Że trenujesz ostatnio, więc dałbyś No rano. Ale to wiesz, to nie nazwałbym tego trenowaniem, to tak przyjdziesz rano, coś tam no, sobie to pogadać. Zależy od przeciwnika chyba, no nie? Bo jeśli miałbyś przeciwnika, który też tak nie trenuje bardzo, no to dalibyście radę. To tak, to spoko. No na pewno mi też nie dadzą jakiegoś zabijaki, nie? Jak ja mam 0-1 i zaprezentowałem się, jak się zaprezentowałem. Ale dalej MMA mi... w ogóle? Tak, myślę, że MMA. No wiesz, tak jak mówiłeś już o tym parterze, że tam jest jednak giga dużo do no jest, chuj więc dużo pytanie, tego rzeczy. Pytanie, czy nie myślałeś o tym, żeby jakby przejść na K1? Fajny jest K1, lubię K1, ale no kurde, podoba mi się to MMA. Naprawdę, jak fajnie się ludzie w parterze tłuką, to można ciekawą walkę zrobić. Głównie w tych freak fightowych, no to się kończy tak, że jest jakiś dosiad, walone są młotki i walka jest przerywana, nie? Ale jak parter ogarniają dwie osoby, to można dać fajne widowisko. W K1 też może bym kiedyś chciał sobie zawalczyć jedną waleczkę. Zobaczyć, ale no na razie to wiesz, troszkę tego, nie wiadomo co się trafi, jaki kontrakt, w sensie jaka walka, nie? No jaka walka z jakim przeciwnikiem, no jasne. A jak tak mówisz, że wiesz, nie trenujesz, też nic ci się nie chce za bardzo w życiu robić, to co z tą całą Essą i twoim imprezowym, że tak powiem, stylem życia, który bardziej można było pewnie obserwować w wakacje? To jest coś, co cię zadowala? Bo jakby nie wspomniałeś wiesz, o imprezach. Ja teraz naprawdę bardzo mało imprezuję. Naprawdę teraz bardzo mało. No głównie to sobie siedzę właśnie i oglądam tego Netflixa. A TF. Nie no, naprawdę. Piąteczek teraz, Halloweenowa imprezka, to podkorbimy coś mocno. I w sobotę urodziny to też coś pisze pierdolę 2 dni z rzędu. Ale tak to... No nie. Przystopowałem. Nie, no ale widzę, że się uśmiechasz na myśl tego korbienia.
No bo lubię sobie przyjebać, nie? A, ale... czyli to jest coś, co sprawia ci radość w życiu. No ale wiesz, no jak są ludzie fajni i se korbę dajecie, to musi być cała otoczka, nie? Że wiesz, siedzisz w domu i kurwa sam pijesz wódę. To jest alkoholizm, nie, no. I to jest tak, pojebane. Tak. Ale jak przychodzą znajomi, wiesz, tam macie czas, no bo już w dorosłym życiu to trochę inaczej wygląda. Tutaj robota, tu jakieś uczelnie i tak dalej. Ciężko co tydzień kogoś wyciągnąć, więc jak tam się widzicie raz na miesiąc, raz na 3 tygodnie, no to kurde, no trzeba coś przechylić, te kilka godzin się dobrze razem pobawić i tyle. Nie ma w tym nic złego. To jest w ogóle duża zaleta życia, że tak powiem, influencerskiego, że my to tak właściwie zawsze można sobie odpuścić robotę i z tymi znajomymi. Tak, tak. Ogromna ja to zaleta. Właśnie doceniam bardzo i to doceniam, że nie trzeba nigdzie kurwa jeździć do jakiegoś biura i stać w tych korkach, bo jak gdzieś muszę coś załatwić na mieście i o tej 15 kurwa jadę gdzieś 10 kilometrów na drugi koniec miasta przez 50 minut, no to mnie krew zalewa, nie? To jest w ogóle straszne. Tu wstaję 3 kroki z sypialni do pokoiku i pik, pik, pik. Także to są zajebiste rzeczy. Znaczy, no nie, no to takie jazdy i tak dalej, to jak kręcisz jakieś rzeczy na YouTube'a i trzeba gdzieś jeździć, coś nagrywać gdzieś i tak dalej. Ale no w większości siedzisz przed kompikiem, siedzisz w domu, nagrywasz w domu, nagrywasz na kompiku. Jest łatwo, praca zdalna prawie w pełni. A w ogóle uważasz, że praca influencerska to jest ciężka rzecz? Bo niektórzy tak mówią, że wiesz, to jest stresujące, ciężkie i realnie tak mówią, no nie? Ostatnio Patrycja Moczanow mówiła, że to jest bardzo stresująca praca i że ciężka. Tak, jest. Stary, ja już nie daję rady na tym podcaście, taki zapierdol. No. Potem od razu idę w kimę, nie? Wyczerpało mnie dzisiaj, dzisiejszy dzień mnie wyczerpał. Nie, no żartuję, no to jest, no opierdalasz się tak naprawdę, nie? No wydaje mi się, że jak ktoś tam Gen Z czy ten robią takie daily YouTube'a i dużo nakręcają, no to może być faktycznie zapierdol. Tak mi się wydaje, nie wiem jak nie, to no daily na pewno jest zapierdolem, bo to już jest taka praca totalnie, nawet więcej niż na pełen etat, bo tam masz codzienne, dajmy na to, że nagrywasz nie na zapas, tylko nagrywasz codziennie. Codziennie coś nagrywasz, czyli to jest, dajmy na to, no 3-4 godziny średnio pewnie im wyjdzie. Bo oni raz nagrywają coś krótszego, raz dłuższego. Do tego musisz przygotować coś pod ten odcinek, bo oni też przygotowują jakieś rzeczy. Do tego muszą wymyślać te pomysły. No to jest, dajmy na to, że codziennie jest po 8 godzin roboty. I to nie jest, wiesz, od poniedziałku do piątku, tylko codziennie. No to już jest jakiś zapierdol. No to jest, ale no ja nie uważam, żebym jakiś zapierdol robił. Tu się odpalę, pogram sobie w giereczkę, coś pogadam. No dla mnie to jest mega chill, nie? Są takie sytuacje, że wiesz, że dostajesz deala na przykład za kogoś, bo ktoś nie mógł go zrealizować i na przykład na następny dzień musisz mieć materiał i wszystko trzeba ogarnąć kilka godzin. No to jest lekki stresik, nie? Ale to... To są jednorazowe sytuacje, kiedy takie... to jest raz na kilka miesięcy. Tak, to się bardzo rzadko zdarzają takie sytuacje i zawsze i tak te odcinki dostają akcepta czy coś i tyle, nie? Więc dla mnie to jest mega chillera, nie ma co tutaj gadać o jakimś zapierdolu. A uważasz, że w ogóle kiedykolwiek miałeś właśnie jakiś taki zapierdol oprócz takiego zrobienia czegoś tylko raz z dnia na dzień? Mm. Czy całe twoje życie influencerskie to była bajka? Właśnie ten okres, gdzie tak sobie narzuciłem, że zawsze o 19 się odpalam, to wtedy się czułem zmęczony, bo to był błąd, nie? Takie trzymanie się sztywnych godzin. Nie mówię, że sam sobie takie założenie zrobiłem i wtedy się czułem, że no nie wiem, czy to można nazwać zapierdolem, ale męczyło mnie to, nie? Ale jak z tego zrezygnowałem, to dobrze się już czuję i nie uważam, że zapierdalam. No może jak otworzysz pizzerię, to wreszcie jakiś stresik ci przyjdzie do życia. No może tak. Może właśnie czasem trzeba, bo to wiesz jak to jest. Jak dobrze ci jest jak w obecnej sytuacji, to ciężko też wyjść z tej takiej strefy komfortu i zacząć chcieć robić coś więcej. No tak jest, no nie, jakby trzeba w życiu nieraz zmian, bo jak stajesz tak, w trzeba miejscu... sobie czasem podnieść poprzeczkę, no tak. Ale też trzeba się wychillować, nie? No ja teraz mam ten moment chillowania, no nie wiem ile jeszcze potrwa, ale myślę, że do końca roku to na spokojnie. No to, aby ja tego życzę. Mam jeszcze taki temat, taki inny, a już nam się tak... Nie wiem, ile on potrwa, więc chcę go już zacząć tak nagle. Temat związku z panią Miodek, tylko nie o samą panią Miodek mi chodzi, a o to, jak to było dla ciebie rozpocząć związek z kobietą, która jest znana ze świata 18+. Bo ja zawsze mam takie, dla mnie zawsze ciężka jest dyskusja z czatem, kiedy na przykład jest podejmowany temat, czy twoja dziewczyna mogłaby robić OnlyFans, no nie?
bo są zawsze skrajne opinie, albo na tak, albo na nie, no nie? I mnie to ciekawi z twojej perspektywy, jak to było zacząć związek z kobietą, która była jakiejś prostytutką? Kurwa, no nie wiem, ja chyba miałem tak trochę w to wyjebane, ale gdzieś tam jak ludzie gdzieś dogryzali na czacie, no to tak mówię, kurwa, no trochę przejebane jednak, nie? I tak mieszane uczucia. No nie wiem, co ci mogę więcej powiedzieć. Ale z czym miałeś mieszane uczucia? Z tym, że... Czy dobrze zrobiłem, czy nie? Ale no wiesz, jak się dobrze przy niej czułem wtedy, miło mi się spędzało czas, to też nie powinienem się jakoś przejmować opinią innych. No trudno, no. Serce nie sługa. Czasem pewnej rzeczy nie przewidzisz, nie? No dobra, ale to inaczej. Może zmienię pytanie. Czy miałeś tak przynajmniej na początku, bo potem już pewnie byłeś pewny swojego związku, czy na początku nie miałeś jakiejś, wiesz, jakiejś dziwnej zazdrości albo obaw, że kobieta, która kiedyś pracowała w taki sposób, mogła cię, nie wiem, rzucić przez jakąś zdradę czy cokolwiek? Nie, ale miałem taką obawę, że no wtedy ja też byłem całkiem wysoko na Twitchu właśnie przez tego Fortnite'a, bo to był 2019 rok. Dobre wyniki na tamten moment. I tak mówię, kurde, no czy ryzykować swoją pozycję jakby, wiesz, dla tego związku? I tak, kurde, no to były takie moje największe obawy, ale no potem mówię, no dobra, no wszystko mi jedno, nie? Ale w jaki sposób miałeś ryzykować pozycję dla tego związku? No nie wiem, że gdzieś, że właśnie ludzie z czatu tak odbiorą i było tak oczywiście, że mówią, no kiedyś się oglądałem, byłeś fajny, miałeś fajną dziewczynę, a teraz jesteś z kurwą. Pisali takie rzeczy i gdzieś tam się odwrócili ode mnie, więc o takich sytuacjach mówię, nie? Ale to z perspektywy czasu raczej nie żałujesz, no nie? Wejścia w sam związek. Nie, chyba nie. Chyba nie. Przygoda, która cię uczy. A mógłbyś mieć dziewczynę, która właśnie ma OnlyFans na przykład? No wyobraź sobie, że teraz twoja właśnie obecna nie wiem, partnerka, wiesz? Julia, podchodzi do ciebie i mówi tak. Ty, załóżmy OnlyFansa, wypromujesz, będziemy to robić kasę. Już takie propozycje były. Była taka propozycja? No nie wiem, ja... O, ja proszę, bym tam, ciekawe, kurwa, coś podupczyć na tym, coś ponagrywać, nie? A czy zobaczy... razem jeszcze myślisz, żeby ale to jest taki as w rękawie, jak już się wszystko kończy, to wtedy mówisz, dobra, kurwa, wystawiam rakietę na OnlyFansa i się jebiemy, nie? Nie, no nie to... wiem, w sensie... Jeszcze tego nie ma w Polsce, no nie? Tego brakuje. Właśnie ktoś... nie ma, właśnie jeszcze, kurwa, nie ma takiego. Mi się wydaje, że dobrze by się sprzedał content, że właśnie gościu, jakiś taki influencer zaprasza swoje fanki na chatę i je, kurwa, dupczy, nie? No to nawet nie kończy fanki. On by ja dobre właśnie... siano robił na... Ja mówię nawet właśnie o parze, no nie? O parze właśnie, która by sprzedawała. Bo wiesz, są pojedyncze laski, jest ich coraz więcej, jakoś tam się otwierają tego OnlyFansa, nawet na Twitchu, ale w większości to softy wrzucają obecnie, boją się jeszcze bardziej uderzyć. Boją się, no, ale to też właśnie pary, to im prędzej uderzą tak mocno, to jest szansa, że jeszcze dużo zarobią, nie? Znaczy tak, no bo właśnie, bo to właśnie mogą no, być jakimiś softy stopniami. Do kogo jarają jakieś softy? Tutaj, kurwa, wiesz, tu trzeba hardcore. Walisz się cukinią po pisie, ale... robisz no. jakieś grube rzeczy i wtedy ta kaska, kurwa, będzie leciała. Softy, no to są dla bobasków, nie? Nie, no to możesz właśnie, to jest tylko... Możesz też właśnie stopniowo, że wrzucasz softy, potem coraz mocniej, tylko że... No to tak, tak. Ciężko zobaczysz, według mnie... że softy się już wypalają i nikogo nie interesują, to idziesz krok dalej, nie? Tylko... Wystawiasz dytki. Ciężko z promocją generalnie OnlyFansa, bo promocja OnlyFansa jedynie istnieje na Twitterze, bo nigdzie indziej takich rzeczy za bardzo nie możesz wrzucać. A Twitter w Polsce ale ten... to taki, no rozwija się w miarę. Ale... Na TikToku teraz też jest, promują często. A tak, na TikToku tak, nagrywałem po prostu. Tańczą tam w jakichś pończoszkach, tak, zakładają tak. jakieś uszka anime i tam, no wiesz, przekierowanie do Instagrama, a pod Instagramem OnlyFans. No nic, no każdy no, ma jakiś pomysł na siebie, na czacie nie? Widzę Melodii, tak, no Melodia to ja wiem, Melodia leci na tym OnlyFansie jak tam tylko może, tam są rzeczy typu, nie, Melodia jest taka w miarę mała, a normalnie sobie tam już leci z takimi wielkimi, kurwa, pałami sztucznymi, także tam nie ma delikatności za bardzo. No to nie, no to brzmi ciekawie, jeśli jesteś tak otwarty, jeśli w ogóle poruszałeś taki temat ze swoją partnerką, to jest dla mnie ciekawe. Wreszcie widzę jakieś takie inne podejście, bo jak na razie od większości osób słyszę, że nie wyobrażają sobie, wiesz, być z partnerką, która ma OnlyFansa, a ty już myślisz o tym, żeby razem z nią zrobić OnlyFansa. Kurwa, no wiesz. A nagrywałeś? Ale co? Bo też się podkręciłeś, że chciałbyś sobie podymać na wideo. Nagrywałeś się kiedyś jak dymasz? Nie, chyba nie. Nie przypomina mi się. Chyba. To spróbuj może kiedyś. Opowiesz na swoim streamie, jak to jest.
Nie wrzucisz chyba tego kiedyś nigdzie, ale spróbujesz... Pay per view dla testu zrobię za piątkę, nie, żeby... Nie, no to nie byłoby warte tego, człowieku, gdzie? To nie byłoby tego warte. No ale załóżmy, że dobra aktorka się trafia dobra, i dobra, ale za... to... A dobra, mówiliśmy o jednej aktorce jak na razie, aha, tak? No dobra, no... To jak już byś chciał tak bardzo stwierdzić, się sprawdzić, na tym zarobić, to mógłbyś... Nie, no ale to już nagrać, wiesz, to już ale jak... bez twarzy. I wrzucić jak na... totalnie upadasz, to wtedy wjeżdża sextape. Wiesz, ale to jest pytanie, czy jak upadasz, to wjeżdża sextape. Czy to wtedy jest opłacalne? Może jak masz dobrą pozycję właśnie i wjedzie sextape i ją dobrze wypromujesz, to wtedy właśnie jest jeszcze lepsza bomba. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale na sextape się ta chyba wybiła, nie? Ta Kim Kardashian, dobrze mówię? Nawet nie wiem, na czym ona się wbiła. No na pewno był i pewnie... No ten sextape jej tam mocno chyba kiedyś dał swego czasu. Mocno dał, ale czy na tym się wybiła? Ja nie znam takich historii, wiesz, to są... Ja wtedy byłem młody, ja nie oglądałem takich rzeczy. Zobaczymy. Nie, przysięgam teraz... Oj, żeś to powiedział, teraz każdy na waszych wspólnych streamach z Julion będzie jeden temat poruszany. ona przestraszona, gdzie patrzyła na ten czat. Ale to ona mi zaproponowała jako pierwsza. Nie, no okej. Okay. A zaproponowała ci w ogóle, żebyście zrobili razem? No. Kurwa. Odważna dziewczyna. Gdzie ty ją znalazłeś? No, we Wrocławiu. Pytanie luźne, jak się poznaliście w ogóle? Ja wtedy jechałem na jakiegoś fejma. Trzynastkę, tak? Może? No nie i wiem. Tam zrobiłem pytanka, nie? Standardowo w podróży, żeby jakiś czas zleciał. Ona coś tam do mnie zagadała, no i tak zaczęliśmy sobie pisać. Ale to jako widzka była, czy jako osoba, która cię kojarzyła, na przykład, nie wiem, z High League? No raczej chyba z High League'a. Raczej? Ale teraz nie też na Twitchu przesiaduje i podoba jej się tutaj coraz bardziej. Meduska często tam jest oglądany. Oglądasz w ogóle kogoś na Twitchu w tym momencie? Z rana właśnie albo siedzę u ciebie, bo ty często masz rano, albo u Rybsona. Ligę oglądam, a wieczorem, no to u Meduska często leci ostatnio, nie ukrywam. A myślisz, że ktoś w ogóle robi teraz jakby dobre treści na Twitchu? Jaka jest twoja opinia? Czy jest ktoś, kto się znacznie wyróżnia? No chyba Kongo, nie? Na ten moment, czy nie? Tak mi się wydaje. Na pewno się w pewien sposób wyróżniają. Ja nie oglądam, nie jestem fanem. No nie jestem po prostu fanem. Oglądam szoty, bo sporo szotów oglądam z Kongo, czy na YouTubie, czy na TikToku. Sam z siebie nie. Ale ciekawiam po prostu twoja opinia. Bo według mnie na przykład no to ja teraz, ja najwięcej, wiesz, oglądam tych IRL-owych streamów, no bo tam content sam się robi, nie? Tutaj ktoś ciekawy podejdzie, albo jakaś ciekawa sytuacja się wydarzy i spoko. A te gierki to ja znaczy, wszystkie no, znam na pamięć. Content sam się robi, gdy jesteś, nie jesteś wstydliwy i możesz rozmawiać z innymi ludźmi. To no tak, tak. To jest no to Meduska należy do takich osób. No nie, no, Meduska nie ma żadnego wstydu z rozmawiania z ludźmi. Meduska leci jak tylko się da. To jest fakt. Meduza, no i to jest właśnie fajne, nie? Meduza może powiedzieć wszystko. Mnie to kupuje na razie. Wiadomo, że tam po jakimś czasie może się przeje, no ale na ten moment miło mi się ogląda. A tak to kurde, no nie wiem, no te gierki u wszystkich. Ja sam już jak gram w te gry, to kurwa wiesz. No nie dziwię się, że ludziom się nie chce tego oglądać. Nie, no ja na przykład, według mnie nikt się nie wyróżnia w tym momencie. Na Twitchu według mnie jest totalna posucha. No ale to co by musieli robić, żeby się wyróżniać? No jakieś rzeczy, które są bardziej zaplanowane. Rzeczy, które wiesz, legitnie ludzie planują, przygotowują, kupują sobie pod te jakieś rzeczy i tak dalej. I jest to bardziej zaplanowane, bo wiesz... Jakieś tam IRL, który się content sam się robi, spoko, to się spoko ogląda, ale to nie jest żaden większy projekt, no nie? No ale takie zaplanowane rzeczy to chyba lepiej, nie wiem, odcinek na YouTube'a nagrać. No tak, to jest właśnie problem, że w tym momencie na Twitchu też nie ma wielkiego potencjału, żeby zrobić według mnie większe rzeczy. W sensie, że wiesz, załóżmy, że chcesz zrobić streama, że kto dłużej wytrzymuje w toalecie, kurwa, to wygrywa 1000 zł, nie? I co, bierzesz widzów i kurwa kamerujesz te kible, jak oni siedzą w tych tojtojach przez 6 godzin tam kurwa żygają pod możesz, siebie. Możesz, dałoby się pod to zrobić fajnego streama. Ale problem jest taki, że lepiej ten pomysł wykorzystać, zrobić go na YouTubie, bo na YouTubie z niego więcej zarobisz. I nawet jeśli byś zrobił streama, potem shoty z tego na YouTuba, to każdy już będzie znał ostateczny wynik. Ludzie będą wiedzieli, jak to raczej wyglądało, będą widzieli też na TikToku shoty. Więc tak, według mnie jest problem, że na Twitchu jest już taki słaby potencjał zarobkowy. Na YouTubie się więcej zarobi. No tak, tu kurwa w ogóle reklam nie ma. Ja kiedyś jak miałem 500 widzów i pizgałem reklamy, to 3,5 kadolców z miesiąca zarabiałem, przy średniej 500. Tak, tak. Po pierwsze nie ma reklam, po drugie też tacy prywatni reklamodawcy, no nie są zainteresowani Twitchem. Twitch jest
jakaś dziwna się taka zrobiła no jest, sytuacja, w której na pewno wykoleił się troszeczkę. Nikogo nie obchodzi Twitch. Na YouTubie, robiąc materiał na YouTubie, możesz mieć na... Jakbyś tak bardzo się postarał, miał spoko materiały, to na każdym materiale możesz mieć reklamy. Może nie każda miałaby idealną stawkę, cudowną, ale na każdej możesz mieć taką prywatną reklamę od sponsora prywatnego, a na Twitchu ciężko generalnie. Dlatego też ludzie tak łatwo biorą tego Kidropa. No tak, i nie wiem, czy te, widziałeś te programy motywacyjne, jak działają za granicą. No nie, fatalnie, fatalnie. Ja, to ja tam chyba mają w ogóle za te same liczby, co tu w Polsce, to zboostowane razy 50 te zarobki. Tak, 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 tak. Ja brałem raz, bo ja też mam ten program motywacyjny już ponad pół roku. Nie wiem, może mi dali jako beta testerowi. Brałem go dwa razy. No raz był, no to dwa razy był spoko, to wziąłem. Bo i tak widzowie nie mieli tych reklam, bo nie ma reklam na Twitchu. A zarobek był, także... Dwa razy no skorzystałem, tak, ale generalnie to w Polsce jest syfiasty ten program. Na Twitchu w Polsce nie opłaca się robić dobrych treści. Niestety. Jak ktoś robi dobre treści na Twitchu, to powinniście go doceniać, bo to się po prostu kurwa nie opłaca. Na Twitchu nie zarabiasz no tak, pieniędzy. To jest, lepiej zarobić na YouTubie, ze wszystkiego. Albo wiesz, grasz w gierki, idziesz po najmniejszej linii oporu, a zrobisz coś naprawdę ciekawego, no to ten ciekawy stream nie odda dużo bardziej niż to, że ty kurwa grasz w gierki. Może dlatego ludziom się nie chce, wiesz. Na ciekawym streamie nie raz starać bardziej. Nie zarobisz więcej, bo wyłączasz na nim donaty, żeby nie przeszkadzały w kontencie. To no, w ogóle na przykład. Już, to jeszcze gorzej jest. Nieraz nawet z lepszego streama liczbowo zarobisz mniej pieniędzy niż takiego, na którym będziesz 8 godzin siedział i grał w gierki. Niestety, na Twitchu wytworzyła się taka, no taka dziwna sytuacja, w której po prostu się nie zarabia ale pieniędzy. Mi się też wydaje, że na przykład przez to, że coraz więcej jest tych streamerów i ten Twitch mocno urósł w liczby po COVID-ie, to ta cała pula reklam, która może kiedyś była tam, nie wiem, na tych streamerów, nie wiem, załóżmy 200, a teraz jak jest tych streamerów na przykład 1000 i jest jeszcze dużo więcej widzów, każdy ma z nich, to ta pula reklam może się jakoś na przykład rozbijać, że wszyscy jakby mniej jedzą z tego, co kiedyś, wiesz, było dla tej mniejszej liczby osób? No ale to jeśli, to jest, tak nie jeśli jest większa, jeśli są większe wyświetlenia, to też powinno być więcej reklam, no to jakby, no nie, wiesz, na YouTubie nie brakuje reklam, no nie? Na no YouTubie to prawda. Nigdy nie brakuje reklam, na YouTubie już są po dwie reklamy przed filmem. A kiedyś była jedna. Jakby... A miało być chyba 5 docelowo, czy tam 6? Nie mam pojęcia, ale wiesz, no, na YouTubie nigdy nie brakuje reklam. No, po prostu na Twitchu, nie wiem, czy tutaj dział sprzedaży zawinił, czy poszła jakaś dziwna fala po domach mediowych, że na Twitchu jest patologia i nie warto tu dawać reklam. Nie mam pojęcia, ale no nie ma i tyle. Kiedyś miałem obcykane te reklamki na Cito. Nawet Deszczu gdzieś tam na jakimś PGA mi mówił, że jestem gościem, co najwięcej reklam w ogóle puszcza na świecie na Twitchu i że jestem znany w sporcie zagranicznym. No ty, ale ty miałeś chore ustawienie, typu co 8 minut, 3 minuty reklam. No tak, czyli jakby co 5 minut leciały 3 minuty reklam. Bo no, prawda jest taka, że kto ma adblocka na... Wszyscy mają adblocka na Twitchu, nie ma się co oszukiwać. Mądry użytkownik ma adblocka, nie daje ci zarobić. Więc zarabiasz kurwa na nieświadomości innych i masz to w piździe, nie? Kto chce, to sobie jeszcze suba kupi. I moim zdaniem napierdalać trzeba reklamy i... Tego czasu dobrze to oddało. Teraz mam wszystko tak samo ustawione i ludzie nawet nie piszą, że kurwa znowu reklama, bo nie ma tych reklam. Nie ma teraz tych reklam i jest pizda. No tak. Znaczy, ja mam akurat inne podejście niż ty, bo jest, nie wiem, mam jakieś takie dziwne wyrażenie szacunku dla wszystkich, nawet tych nieświadomych. Ja mam jedną minutę co 20 minut ustawioną. Także kurwa trochę mniej. Aczkolwiek i tak tych reklam nie ma. No jak już ktoś ogląda te reklamy, to jest to ktoś, kto jest za granicą, no. A, też Marlin na czacie napisała właśnie tą wiadomość, że na InStreamly są reklamy, no nie? A InStreamly reklamuje się tylko na Twitchu. Więc w jaki sposób dział sprzedażowy InStreamly potrafi sprzedać reklamy na Twitchu, a dział sprzedażowy Twitcha polskiego nie potrafi sprzedać tych reklam? No coś tu jest nie tak. Ale kurczę, no nie wiem. To mi się wydaje, że też taki jest utrudniony w ogóle kontakt z tym polskim Twitchem. Że tam no jakieś nie, takie nie, małe zaangażowanie. Znaczy ja nie wiem, jak jest za granicą, no nie? Chciałbym wiedzieć, jak jest za granicą, bo w Polsce jest fatalne. W Polsce trzeba napisać zazwyczaj, bo nieraz ktoś odpisze komuś na Messengerze, ale zwykle trzeba napisać maila, czekać kilka dni na odpowiedź. Ludzie są często na urlopach w tym polskim Twitchu. Kontakt twórców z Twitchami w Polsce jest fatalny. Może właśnie InStreamy wszystko podpierdala. Ale te stawki na InStreamy są, kurde, no cieniutkie. Dobra, ale na Twitchu nie wiesz, jakie są stawki. No też nie wiem.
ale... No bo na Instagramie nie masz napisane, jaką masz stawkę. Na Twitchu nie wiesz, jaką masz stawkę. Na Twitchu, no tyle zarobiłeś. Twitch ma pełną kontrolę. No ale jak widzisz, że ci wpada tam, nie wiem, załóżmy $200 z jakiejś tam średniej 1500, no to można to łatwo przekalkulować, że no jednak więcej jest z Twitcha. A często reklamy na Instagramie, bo to już się takie popularne stało, że odpalasz się nawet z rana, a tam już pula reklam jest wyczerpana. No nie, to się stało tak popularne, bo ludzie tak bardzo chcieli zarabiać, że już tam pula reklam jest wyczerpana. Ja pamiętam, że jeszcze w zeszłym roku mogłem wyciągnąć nawet 400 zł raz się udało wyciągnąć z Instreamly, a regularnie była setka złotych, a teraz no jest 0 zł. Jakby, bo no nie ma tych reklam, plus jest blokada dla większych twórców często, żeby nie zgarniali tych wszystkich wyświetleń. Tak, żeby tak, ci mali tak. mieli. Jak ktoś ma tam, nie wiem, po kilka tysięcy widzów, to chyba nie może mu się wyświetlać ta reklama, no, nie? Bo by zżarł cały ten... Zeju, 25k jedna reklamka i cała kampania zeszła na dzień. No tak by było, no nie? Więc to by było słabe. No może kiedyś będzie lepiej, no nie? Może kiedyś będzie lepiej, zobaczymy, ale na pewno się po prostu bardziej w tym momencie opłaca robić rzeczy na YouTubie, bo na Twitchu, no nie oddaje to po prostu pieniędzy, no. Nie oddaje to. Prawda. A pytanie właśnie, co ty robisz z pieniędzmi w sumie? Bo ty jakby, oprócz tego, że mówisz o tej pizzerii, to często mówisz o krypto, coś mówisz nawet o NFT, jakichś tam podchodach. Nie wiem, czy giełdę, grasz na giełdzie, czy nie? Nie, gdzie nie. Masz ulokowane pieniądze? Ile procent pieniędzy na przykład swoich masz w gotówce? Kurwa, mało. Mam, no nie wiem, z 20 koła teraz? Okej, chciałem, żebyś procentowo powiedział. Teraz jak powiedziałeś kwotę, to już nie powiesz procent. Okej, masz 20 koła w gotówce. Znaczy, bardzo dużo w dolarach mam, nie? To też w sumie można jako gotówkę zaliczyć. To też jest gotówka, no. Tak, bo... To teraz mi powiedz w takim razie, ile procentowo masz w gotówce? Licząc też no w innych kurwa, walutach. Nie wiem, no jestem słaby z matematyki. No wiem, na pewno najbardziej teraz jestem załadowany w krypto, bo sobie mówię, kurwa, dobra, mocna pizda, wjeżdżam na kryptowóz albo przewóz, albo będę jak wystrzeli w chuj przy następnej hoście i tak, wiesz, ślepo w to wierzę, znaczy wierzę w to, nie? I tam się ładuje pod korek. Nawet jeśli teraz by spadło od tych cen, co są aktualnie, no to za dużo nie stracę, a jak wzrośnie, to jak pierdolnie, kurwa, to wjeżdżam willa z basenem i już mam totalnie wyjebane. No najbardziej właśnie jestem w krypto załadowany, nie? Pokładam tam nadzieję w to. Troszeczkę doświadczenia zebrałem przez ostatnie 1,5 roku. Mam swoją strategię, dorzucam regularnie do portfela. No i a tak to dolarki, nie? Gdzieś tam z kodu twórcy, jakieś współprace, to też jeszcze w dolarki. Całkiem też dobrze zapakowany. No i ostatnio uszczupliłem właśnie mocno też budżet, no bo dla rodziców kupiłem chatę, żeby se mieli lepsze warunki i tyle. Jest dobrze, ale może być lepiej. Idealny synuś. A jakie krypto dla zainteresowanych kryptoświatem? Ethereum. Teraz głównie się w Ethereum pakuje, bo te wszystkie altcoiny... Ja kompletnie nie ogarnę, no nie? Ale u nas też Wysocki zawsze mówi, że Ethereum, że on chce zapokazać w Ethereum. Po upadku Luny to była taka wysoko postawiona w market capie kryptowaluta. Po całym upadku tego ekosystemu Terry stwierdziłem, że już chuj, pierdolę te wszystkie altcoiny. Trzeba iść w mocne fundamenty, czyli Bitcoin, Ethereum. Ja akurat sobie Ethereum tutaj wybrałem i tam systematycznie dokładam. I tyle. Jak gdzieś tam więcej inwestowałem, różnymi altcoinami się interesowałem, to kurwa te kursy śniły mi się po nocy, te wykresy, ryło mi to totalnie banie, więc dokładam sobie systematycznie i tyle. I czekam po prostu. A jestem holderem. Straciłeś coś na tej Lunie? Samej Luny nie posiadałem, ale no tam miałem inne jakby krypto oparte o tą sieć. No trochę straciłem, nie? Właśnie z tego też miałem plan, żeby dołożyć do tej pizzerii, ale tam jeden portfel umarł do zera. Tam z $500 zrobiłem około 40 koła dolców, no i upadło to do zera, nie? No ale jakoś mi nie żal, no bo cały czas obracałem tylko tymi $500. Fajna kwota się wykręciła, no ale no jest jak jest, nie? Zdarzają się takie rzeczy, jeszcze się odbijemy. Popłakałbym się naprawdę, ale jak już masz pewnie trochę więcej pieniędzy, plus zaczynałeś od zera, no to... No nie wiem, że to najgorzej, no bo straciłeś to jakby $500. No tak, to też wiesz, co innego właśnie, jak tracisz te 500, a nie, że fizycznie masz tutaj, kurwa, te 40 koła zapakowane i nagle, wiesz, ktoś ci to zawiera, no to wtedy by to bardziej bolało. Fizycznie tego nie poczułeś, to tak mówisz, no kurde, no trochę szkoda, trochę przeżywałem, ale...
to tylko pieniądze. Odrobi się prędzej czy później. Nie, no sporo. No, Delor tak na przykład stracił, nie pamiętam ile, 10 000 złotych chyba? I dosłownie on chyba kupił 2 dni lunę przed upadkiem jej. Albo w ogóle dzień wcześniej. To Nitro też tak zrobił chyba. Za 100 koła kupił gdzieś tam po walce, logował się dzień później na Binance'a, na tą giełdę i mówi, kurde, 23 złote. Chyba coś się zbugowało. A to był właśnie totalny upadek luny wtedy i no nic, no tak się dzieje. No nie wiem, czy trollował, no ale ten, no to nawet jak nie trollował, to był ten też KSI, co kupił za 2 miliony luny. A to prawda, KSI to tam w ogóle... I spadł potem i... Ale on totalnie był zajarany w krypto, bo on chyba ma ten cały swój profil na Twitterze, KSI Krypto, gdzie pisze o swoich przygodach w krypto. I on tam jest sporo na minus, tam są już no, miliony. Rozumiem, że ty jesteś na plus z krypto. No wiesz, jeszcze się jakby nie cashowałem, ale okay. Ogólnie tak, ogólnie na plus. Okay. Też NFT coś próbowałeś, ja kompletnie nie czaiłem NFT, nam kiedyś proponowali nawet zrobienie NFT, znam się chyba tylko bawiłeś w to, no nie? Wiesz, no dla mnie to jest chuja warte, ale jak ludzie to kupują, no to co, no to warto się zainteresować tematem. Najdrożej sprzedałem NFT za chyba 5000 dolarów, a kupiłem za jakąś małą część Ethereum, za 300 chyba? I mówię, kurwa, i właśnie mówię, nie no, kupię to NFT, bo ja w to nie wierzę, że ludzie to ode mnie odkupią. No i faktycznie, to był polski projekt, takie Fancy Beers chyba? To Magda Gessler tam też miała na awatarze czy coś, kojarzysz pewnie? No, kojarzysz, miała, więc nie wiem, czy no, to było Fancy Beers. No i właśnie tego Fancy Beersa kupiłem, no i mi się tam trafił ten taki trochę rzadszy. Tam się już zaczęły odkrywać, pokazywać te NFT, no i mój się nie odkrył. I tak pytam się tam na forum, o co chodzi, że się nie odkrył. I ktoś tam dał feedback, że no te rzadsze się później odkrywają. No i ja tego rzadszego, kurwa, wystawiam za prawie 2 Ethereum. No i kurwa, po chwili ktoś to kupił. Ja mówię, ja pierdolę w ogóle, o co chodzi, nie? Czyli można było jeszcze drożej to sprzedać. Nie, bo widziałem, że to jest zakryte właśnie po takiej cenie sprzedawali. I jak on się odkrył, to znowu był tam chuja wart, nie? Więc dobry biznes zrobiłem. No to trzeba się interesować takimi rzeczami, nie? Bo to da się zarobić. Dla mnie NFT jest bezwartościowe i gówno daje. Może, nie wiem, do końca nie rozumiem tej technologii, ale jak idzie zarobić, no to coś tam można się zainteresować, nie? Nie wiem, ja byłem na spotkaniu w sprawie tego NFT stworzenia jako dla Xa Industries od tej polskiej firmy, co tam Stew ma, jest współwłaścicielem. No to właśnie chyba też te Fancy Beersy. No możliwe, tam. No tam Stew jest współwłaścicielem, no i ja tam miałem z nimi rozmowę. Stary, próbowali mnie przekonać, no nie? Tak pierdolili głupoty, tak mi się to zdawało kompletnie niewarte niczego, że to jest taki kompletny skam, że oni chcą oskamować ludzi. Kompletnie mnie przekonali, ja o tym mówię, wiesz, dla Marcina, dla Xa, on mówi, jakieś gówno, jebać to, nawet mi się nie chce słuchać. No i nie zrobiliśmy tego. Ale nie wiem, może trzeba jednak. Może byłby na tym niezły zarobek, ale no kurwa, to skamowanie ludzi troszeczkę bym powiedział. No kurde, jakby tam zrobić, że wiesz, że posiadacze NFT mogą sobie na jakąś imprezkę wpaść, zorganizować. A tam była taka idea, że to było... Że wiesz, jakby NFT, posiadacz NFT, żeby czerpał jakieś korzyści z tego, że ma to NFT. Tak, tam była taka idea w ogóle, jak nam proponowali, żeby zrobić NFT, które uprawnia do bycia jakby w zarządzie Xayo Industries i że mogą głosować na to, co na przykład robić na streamie, czy jakąś gierkę odpalić na streamie u Xayo raz w miesiącu. To mocne. Kurwa, tam był taki pomysł, człowieku. Ale właśnie Linkiewicz chyba kiedyś coś tam miała, że jakąś sztabkę złota w ogóle losowała za swoje NFT, ale to jakoś tak ucichło, nie wiem. Nie ja zawsze jestem przerażony tymi wszystkimi losowaniami u influencerów, jakieś, wiesz, sztabki złota, torebki, iPhony. Tak, te takie masowe losowania, no kurwa, ja nie kumam w ogóle, jak to działa. Nie wiem, czy tam jest jakiś skam, czy nie, ale wygląda to dziwnie. No bo to niby wiesz. Zdobywanie jakichś pustych followów to też. No tak, bo ktoś ci da te followy, ale wiesz, skończy się konkurs, no to cię odfollowuje. I... Albo cię odfollowuje, albo ani nie będzie oglądał twojego story, ani nic. Też bez sensu mieć takie konto, gdzie masz, no nie wiem, załóżmy 1 000 000 follow, a pod zdjęciem masz 2000 lajków. Wygląda to słabo. Chociaż teraz ludzie już chowają te lajki, nie? Ale to jest prawda. Ale to i tak, ale to widzisz, i tak jak masz sponsora, to on cię prosi o wysłanie mu swoich statystyk. No i co, masz kurwa podrabiać te statystyki? No, nie. Stary, potem kurwa post zrobi jakieś słabe wyświetlenia, już ten prawdziwy ze sponsorem. Sponsor zobaczy, że zrobiłeś żadne wyświetlenia, żadnych klików w link. To człowieku, nagle pójdzie i będzie rozprzestrzeniał dane, że jesteś oszustem po całej branży.
No to prawda, takie to wiesz, prawda. No to... Więc najlepiej mieć profil publiczny i kto chce, no to followuje i tam da lajka. No. A kto nie chce, no to go nie zmuszać do tego. Najbardziej słuszna droga. Dziwne zdobywanie pustych lajków, pustych followów, czy na profilu prywatnym, czy na tych konkursach. No to co właśnie mówią, że no zaraz dodam na Instastory tutaj dowody na tego ziomka. Na konferencjach, jak tak gadają, i oczywiście profil prywatny, to kurwa, od razu mi się piąchy zaciskają, mówię, co za kurwa. Także, czy są jakieś pytania od czatu z Twitcha? Bo oczywiście podcast nagrywamy na Twitchu podczas streama. Nazwa pizzerii, czy była już jakaś wymyślona? Właśnie nie wiem, myślałem nad Pizzoni albo po prostu Zony Pizza. Bez jakichś... Pizzoni. Ale się śmieli, że Pizdoni, kurwa, Pizdoni. No trochę tak. Czy porażka z Disney bardzo się wjechała na psychę? No to chyba było wyjaśnione, że no początkowo... to na początku tak, nie? No ale potem to widzowie mnie parli bardzo mocno i tak stwierdziłem, że no kurde, macie rację. Nie powinienem się zbytnio tym przejmować. Czy kod Fortnite coś jeszcze daje? No już sprawdzam. Oj, ktoś tu hasełko zapomniał, no to nie będzie pieniędzy. Kiedy ostatnio tam wchodziłeś? Ja już tylko do księgowego tam, wiesz, raz w miesiącu wysyłam, to już nie sprawdzam. Kiedyś to taki byłem zajawiony, mówię, kurwa... I codziennie sprawdzałem, nie? Mówię, no nie, no wiadomo. Dzisiaj dolarów wpadło. No, ale kurwa, jak kiedyś nie miałeś prawie nic i był boom na tego Fortnite'a, inna pozycja w życiu. Nie wiem, stary, teraz pokazuję nawet. Ale no, nie, no jest sraka, nie? Nie ma szału. Ile z hajlu jest kwota cyfrowa? 6 czy 7? Nie, no wiadomo, że 6. Nie, no 7 to raczej kwota. Chyba nikt nie dostaje. Tak 7 mi się cyfrowa, wydaje. Myślę, że to jest bardzo rzadka kwota w main evencie. Ale taka bardzo rzadka. Nawet nie wiem, czy trafiła, tak szczerze. Z moich informacji nie wiem, czy była kwota siedmiocyfrowa w main evencie. Jakby jest to możliwe, że była, ale nie wiem, czy to się już wydarzyło. Oczywiście mówimy o kwotach netto, bo brutto na pewno się wydarzyła. Wiesz, co bym chciał? Sam bym se chciał zadać pytanie. No bo kiedyś, wiadomo, miałem taki ten okres właśnie, że zaczynałem streamować. Tam, wiesz, kręciłem sutami, nie? No. Miałem kiedyś coś takiego, że mówię... Kurwa, miałem taki ciężki wtedy okres w życiu, bo ojciec miał mieć operację na bypassy serca i właśnie nie wiedziałem, czy wiesz, czy będziemy musieli płacić z mamuśką z własnej kieszeni, czy coś na to. I tak kurwa widziałem biznes mocny w tym kręceniu sutami, nic mnie to kurwa nie kosztowało, to mówię, wiesz, ukręcam, bo może się nie uda na tego NFZ-a i żeby tam wesprzeć mamę w razie czego. I tak też miałem coś takiego, że zarabiam jako... Byłem wtedy też taki nowy, nie? Więc mówię, kurwa, ciekawe, że jak przestanę to zrobić, to się skończę. Takie obawy początkującego streamera, nie? I kurwa, przez to tak ciągnąłem to kręcenie z tymi sutami, ale no potem już mnie to wkurwiało i wiesz... I to też się za mną ciągnie cały czas. Cały czas mi ludzie na Instagramie gdzieś tam piszą, zakręcisz sutem, strzelisz z mleka. Teraz mnie to śmieszy po czasie. To było głupie, ale jakby wiesz, mówię, kurwa, no muszę to robić, nie? Muszę być tą kurwą, co kręci tymi cycami dla starego. Jakkolwiek to brzmi głupio. To... Kręcę to... sutem dla starego. Przedstawienie postaci dla starego jednak, wiesz, było kręcone, nie? No nic, miło to wspominam. Nie wiedziałem, że taka jest historia ze kręceniem sutu w ogóle. No jest. Kręciłem dla ojca. Update sprawy sądowej z Claudią Croft? No chyba nie ma. Wiesz co, no ja wszystkie papiery, które miałem poskładać, to złożyłem, ale co z tego wyniknie, to nie wiem. Jak tam zeznawałem w tej sprawie, to ludzie widziałem, że nie wiedzieli, o co w ogóle chodzi, więc przypuszczam, że nic dalej z tego nie wyniknie. Okej, no tutaj update'u nie ma. Czy były plany, by Zony dołączył do Xa Industry? Czy to jest pytanie do mnie? Nie, nie było takich planów, nie? My nigdy nie mieliśmy planów, żeby kogokolwiek dołączać, więc to raczej zawsze wynikało z neutralnej jakby takiej... Tak się działo po prostu. Neutralnie się to działo, jak ktoś dołączył. A ty w ogóle kiedyś ten chciałeś gdzieś dołączyć w ogóle, jakby wbić się w jakąś ekipę albo coś takiego? Tak, że tak powiem, że chciałbyś wejść gdzieś? No, fajnie było być w jakiejś ekipie, nie? Bo to jednak sporo ułatwia. Jeden drugiego pcha gdzieś tam w gorszej chwili. Przynajmniej ja sobie to tak wyobrażam, nie? Bo budowanie samemu tych zasięgów, no, tak, no kurde jest, wiesz, jak sam na sobie musisz cały czas polegać, ciężko. Wiesz, tu ci się nie chce, kurwa, przesiedzisz kilka dni, a tak tu ziomeczki za ciebie porobią, potem gdzieś jakiegoś rajdzika strzelą i tak dalej. I tak razem budujecie właśnie tą swoją pozycję. Spoko to jest, no.
No naturalne promowanie się, no tak to działa w ekipach, czy YouTube'owych, czy streamerskich, no. No bo wiesz, jakby ludzie o tobie przypominają, nawet jak ciebie nie ma. Tak, Mówią o dokładnie. tobie, mogą obejrzeć twojego shota, no, jakby cały czas się nawzajem Gdzieś jak promujecie. nie chcesz, nie masz ochoty streamować, to gdzieś se tam chociaż posiedzisz na Discordzie czy coś, dasz o sobie znać. No to z Masbello teraz O. dwuosobowa ekipa, co? No tak, W będziemy jeden robili. dzień ty, w drugi dzień Masbello. Trzeba go Mam już tam wypromować. kilka fajnych scenariuszy na streamki. No zobaczymy, czy No odda, musisz, nie? wiesz, musisz zrobić Masbello Koksa. No Musisz zrobić Masbello chciałbym. Koksa, żeby ludzie go uważali Koksa i przychodzili do niego. Wiadomo, on sam z siebie musi być Koksem, ale bo na streamach nie da się udawać wiecznie. Ale Ogarniemy to, stary. o, to są wspaniałe słowa. Po takich słowach zawsze się wszystko udawało. Panem Boxderem. Zdecydowanie. Pozdrawiam kryptoświrków. No, dzisiaj wieczorkiem wycinać będę dynię. Zonek. Stypiarski streamek, ale może jakiegoś pranka z dynią Nie, no zrobimy. co ty z Jurką? Zawsze są ciekawe streamy. Jest mało streamów związkowych na Twitchu. Więc każdy stream związkowy, w którym coś To można prawda. podkręcać i bajtować, jest fajny. To Brakuje tego. prawda. Przecież widzisz u Meduzy, jak to się kręci. U ciebie też się dobrze kręci na tych streamach ostatnich. Czy ta randka, czy ta Może pizza. masz rację, ale wtedy też byłem wystrzelony delikatnie. No dobra, ale no, to wiesz, to tym bardziej łatwiej ci było podkręcać. Myślę, że jeśli wiesz, jeśli ona jest chętna i ty jesteś chętny i się dobrze przy tym czujecie, no to kurwa, to jest darmowy content. Także powodzenia w wycinaniu dym. Ja ci dziękuję, Zony, za tą rozmówkę. Mam nadzieję, że komuś się tam podobało. Ktoś sobie posłuchał, pewnie na tym, na wodzie do, nie wiem, gotowania albo biegania, bo tak ludzie robią z Krypto na podcastami. Binance kupuję. No i co? Jak masz coś do powiedzenia jeszcze na końcu, ostatnie słowa, to zapraszam. Życiowe. Realizujcie się, młodzi ludzie. Nie bójcie się opinii innych. Działajcie, póki możecie, bo przychodzi w życiu taki czas, kiedy zobowiązania przerastają człowieka względem was i względem osób jakichś innych. No już nie będziecie mieli czasu na przykład na zrealizowanie, spieniężenie jakichś swoich pasji. Więc działajcie, póki jesteście młodzi i tyle. Kurwa. No Pozdro. dobra, to na razie. I Nara, strzelę Zony. mleczkiem. Piu, piu, piu. Nara. Dzięki, nara. Dobra, to koniec, widzowie. Koniec i początek nowego. Dziękuję wszystkim, jak byli na podcaściku. Dziękuję za oglądanie. Kolejny podcast, nie wiem z kim, nie wiem kiedy, dobra. Jutro, godzina 19, stream mój urodzinowy. Będę pił wódkę. Postaram się wypić 0,7 na jednym streamie. Jak się nie uda, no to umrę, zdechnę, zeżygam się, dostanę bana. Zajebiście. Oby tak było. Także tak, na razie zapraszam jutro o godzinie 19.